Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich tu zebranych. Przed Państwem Bartłomiej Kwapisz, prowadzący podcast razem z Łukaszem. Łukaszu, może opowiesz coś o sobie? Prowadzę bloga Życie jak w Paleolicie, gdzie jest tematyka antropogenezy i bloga Idee Fix i kanał na YouTubie o tej samej nazwie, gdzie są takie rzeczy światopoglądowe w skrócie. Dobrze. A to jest druga część podcastu o religii. Dzisiaj z nami jest Paweł Chrul, prowadzący klub hebrajski. Pawle, jeśli mógłbyś opowiedzieć coś o sobie. A więc jak już wspomniałeś, prowadzę klub hebrajski. To jest z jednej strony szkoła językowa hebrajskiego współczesnego, jak i biblijnego, a z drugiej strony też tam znajdą się treści też pozajęzykowe, bo wiadomo, język hebrajski to jest taki twór, który jest bardzo tak wżyty w kulturę żydowską, więc tak. Dobrze. Poza tym, że jesteś judaistą, to kojarzę cię z religioznawstwa i filozofii. Dobrze kojarzę? Tak, tak. Studiowałem, tak. Dobrze. Drugim naszym gościem jest Dariusz Parzonko. On prowadzi fanpage Laksha Yoga. No i z tego, co opowiadałeś, jesteś w tej chwili w Nepalu i zgłębiasz tam rozmaite nauki religii darmicznych. Dobrze rozumiem? Tak, tak, witam serdecznie. Tutaj właśnie moja stronka. Będą zarówno jak i na YouTubie, jak i na Facebooku i innych platformach. Zajmuję się tam głównie właśnie tradycjami darmicznymi, czyli hinduizm, buddyzm, sikhi, dżinizm. Z jednej strony właśnie tutaj podróżując, pielgrzymując, także nagrywam różne takie relacje czy filmy, opowiadając o tych miejscach, gdzie się znajduję. A z drugiej strony także poruszam właśnie takie tematy związane czy z filozofią, czy z medytacją. Będąc w Polsce także mam okazję właśnie prowadzić czy zajęcia typowo takie z jogi, czy właśnie uczyć medytacji, czy też właśnie robić takie ceremonie związane z tradycją nepalską. Dobra. Może już przejdziemy konkretnie do naszych tematów z naszego wspaniałego pliku. Listę tych tematów znajdziecie też w opisie do odcinka. Pawle, zacznijmy od ciebie. Ja nigdy nie zapomnę, jak na studiach dyskutowaliśmy o koncepcji kabały, o koncepcji rozbitych naczyń, które przechowywały światło. Czy mógłbyś coś opowiedzieć o kabale i o na przykład takich rzeczach jak Ein Sof, Tikkun Olam, o tym, czym jest Bóg według judaizmu i według kabały? Może najpierw o tym, co to jest kabała, bo tutaj jest wiele takich kwestii. To słowo się kojarzy z wieloma rzeczami ludziom, więc nie wiem, na przykład może tak szybko pierwsze skojarzenie, jakie macie z tym terminem, to zobaczymy, w którą stronę to idzie. Bartek, a ty to już z tym kojarzysz. Moje skojarzenie zawsze było coś w rodzaju tarot, magia, rzeczy takie ezoteryczne i nie do końca oficjalna religia, a bardziej zabawa w magię, próba oddziaływania no to, na A widziałeś kiedyś Żydów z tarotem? No chyba, nie wiem. Nie. Ja ci mówię o moim skojarzeniu, ja nie mówię o moim, wiesz, jakimś racjonalnym, czy o mojej wiedzy na ten temat. Łukaszu? Tak, ale właśnie też pytam po to, żeby właśnie wydobyć takie skojarzenia, bo to są skojarzenie, które skądś macie, nie? U mnie jest skojarzenie z taką czerwoną, z takim czerwonym sznureczkiem na ręku. I to takie pierwsze, które od razu przychodzi do głowy. No natomiast właśnie magia, rytuał, no ale o tym jakby tak racjonalnie wiem niewiele. Trochę wiem, ale niewiele. Pierwsze skojarzenie to jest ta bransoletka, jakkolwiek się to nazywa. No jeżeli o mnie chodzi, to z jednej strony kojarzy mi się to tak typowo akademicko z po prostu określeniem na średniowieczny mistycyzm wywodzący się z judaizmu, ale z drugiej strony mając kontakty z osobami, które należą do grupy hasydów, to też mam taki jakby troszkę ich pryzmat. No i oni na przykład bardzo się denerwują, jeżeli ktoś łączy na przykład ten sznureczek z kabałą, no po prostu oni mają swój jakiś tam własny koncept tego i również korzystają z tej metafory właśnie tego rozbitego naczynia, ale z tego, co zrozumiałem, na ile zrozumiałem, to oni raczej widzą kabałę jako pewne takie drobne elementy w ciągu dnia. Przykładowo, kiedy wchodzi się do synagogi, to wiąże się w pasie taki sznurek po to, żeby
było połączenie z górną częścią ciała, a niekoniecznie z dolną. Tak, albo przykładowo zapinając marynarkę, robimy to w konkretny sposób, żeby robić to, żeby łagodność była ponad surowością, czyli taki rodzaj, pewne takie usankcjonowane kulturowo sposoby zachowań, które mają właśnie uwalniać te takie drobinki światła. Tak, więc tak po kolei, to może o tych sznurków i innych tarotów rzeczy. Tarot też się wiąże z takimi różnymi nurtami okultystycznymi europejskimi, które wiadomo, korzystały ze wszystkiego tak właściwie, też z kabały. Czasami też kabała jest używana na różne nurty, które już nie mają zbyt wiele wspólnego z tym pierwotnym terminem, czyli po prostu z kabału. No i sznurek. Sznurek to on się wziął tak właściwie, jest coś tym, ale nie do końca. W sensie, że ten sznurek się wziął rzeczywiście z jakichś praktyk ludowych. Praktyk ludowych, które nawet nawiązywały jakoś do Biblii, w sensie, że dzieci, którego z patriarchu wychodząc, to podobno matka obwiązała tych bliźniaków, jednego z nich sznureczkiem, żeby odróżnić. I jakoś tak zrobiły się jakieś praktyki ludowe, które później stwierdzono, że dobrze się mogłyby się sprzedać, no bo to jest łatwe do zrobienia i może być jakiś symbol. Tak samo jak jest też coś takiego jak, nie wiem, Madonna, inne postaci z świata celebrytów, coś takiego jakby o nazwie kabała praktykują, czy nie wiem, co one robią, też tam się ten sznureczek pojawia. To już jest związane z taką postacią Filipa Berga, który jest właściwie określany przez tych ludzi, którzy rzeczywiście kabałą się zajmowali, no, określany szarlatanem, bo po prostu przekuł to na kwestię mówienia o pieniądzach dla Amerykanów, zwłaszcza bogatych Amerykanów. Biznes zrobił. Tak. Tak, i kolejna właśnie ta kwestia, to tutaj mówiłeś o hasydach, no to może zaczniemy od hasydów, bo tu też jest właśnie racja w tym, że kabała to nie należy traktować jako takiej oderwanej ideologii czy doktryny, że jest jakiś opis w tej czy innej księdze kabalistycznej, który w zapośredniczony sposób można by znać, no, z takiej historii o tych naczyniach, bo to się wiąże z większą ilością życia, powiedzmy, też codziennego. No, hasydyzm też właśnie jest z tego znany, że bliska jest mu kabała, że ta kabała właśnie dość przeniknęła ten hasydyzm, gdy on powstawał, to też nawet modlitewnik, taki typowy wcześniejszy tradycyjny aszkenazyjski, zamienili na Nusach Ari, czyli według tego porządku Ariego, Arizala, czyli tak jak ten modlitewnik, który obowiązywał w ziemi Izraela, w Safedzie, gdzie była stolica kabały, tak? I Ari był tam takim przywódcą tej kabały z XVI wieku. I to, co tutaj mówisz, to trzeba by też powiedzieć od razu, na jakich fundamentach jest ta kabała zbudowana, nie? Można by mówić o różnych tak historiach tam, skojarzeniach. Tak samo jak ktoś ma jakąś wizję mistyczną, to tak w oderwaniu one rzadko powstają. Przeważnie to jest to, że jest pewien kontekst kulturowy. Tak jak też słuchałem tę wcześniejszą rozmowę, to też o tym mówiliście trochę, że zawsze jest jakaś taka narracja, czy pewne otoczenie kulturowe, które wpływa na to, w jaki sposób ludzie te różne wizje opisują swoje. I tutaj to też jest właśnie to istotne, że to jest w pewnym kontekście kulturowym. I takie fundamenty, które właśnie są w tej kabale, no to można by tutaj wyróżnić tak, że to się wszystko, tak jak w judaizmie, wszystko się bierze z Tory. I judaizm to jest środowisko naturalne kabały, czyli mistycyzmu żydowskiego. W związku z tym to też musisz się na tym opierać. A czym jest Tora, czy ogólnie Biblia? No to jest tekst, który jest uważany za święty i tak samo pismo jest uważane za święte, czyli sam ten język jest językiem świętym, językiem przekazu Bożego według kabalistów, czy ogólnie według w judaizmie, bo wiele też treści jest tak powiązanych ze sobą, że czasami jakiś jest pogląd, to trudno powiedzieć, czy to po prostu kabalistyczny czy judaistyczny, bo czasami to nawet nie ma znaczenia. I tutaj jedna rzecz, właśnie język. Druga rzecz, o czym ta Biblia mówi. Mówi o na przykład Bogu, który stwarza świat i tak dalej. Więc takie początki kabały to na przykład jest wizja
początku świata, w jaki to sposób opisywano, a także no, księga Ezechiela, gdzie jest ten opis, kiedy jest ten wizja rydwanu Bożego. Tu już mamy te dwa elementy. Język, próba dotarcia do Boga, połączenia się z Nim. Tak to też w różnych innych nurtach mistycznych wygląda, jak jest próba szukania tej unii, połączenia. No i trzecia rzecz, jak to, co wynika z Tory, o czym jest też Tora, że Bóg daje pewne, nie tylko, że stwarza świat, ale też daje pewne przykazania. Więc trzecia rzecz, przykazania, pewne normy, rytuał. Więc Kabała, tak generalnie ona mówi o tym tekście, próbuje z tego tekstu pisanego po hebrajsku wydobyć pewne wartości, pewne kwestie. Patrzy na to, o czym mówi ten tekst o Bogu, próbuje do niego dotrzeć, patrząc, w jaki on sposób stwarza świat, więc tak jakby to jest misja odkodowania tego. Z jednej strony dla mistyków, to był taki zarys właśnie, o co tutaj chodzi, nie? Więc o czym jest Kabała, nie? Że to nie jest tarot i tak dalej. Więc już tak sobie podsumowując po prostu trzy fundamenty. Język, że tam jest Bóg, który stwarza i daje pewne nakazy. Więc tak jak było w tym hasydyzmie, opisując ten hasydyzm, który bardziej wciela ten Kabałę na gruncie codziennym. Nie tylko to już jest zarezerwowane do pewnych mistyków pojedynczych, elitarnych, no to właśnie też poprzez różne te praktyki judaizmu próbują im dodawać nowe wartości, a także tworzyć nowe praktyki rozwijając, żeby właśnie w ten sposób też docierać do Boga. Więc jest taki mistycyzm też takiego życia codziennego. A nie sądzisz, przepraszam, że może Kabała stała się jakimś elementem New Age'u w dzisiejszych czasach? I to jest też może takie pytanie, czy w ogóle jakby ta Kabała, którą ty znasz, jakby faktycznie odpowiada tym, co robią te gwiazdy hollywoodzkie, tak jak wspomniałeś, na przykład Madonna. I czy na przykład w Polsce ktoś, kto nosi czerwony sznureczek, jakby według ciebie faktycznie, realnie ma coś jakby związanego z prawdziwą Kabałą, czy być może jest to coś innego? Ja coś innego, bo tutaj gdyby szukać podobieństw, bo jak szukam jakiegoś nurtu, nawet jak już jest nowa religia, jest judaizm, jest chrześcijaństwo, to tu dużo nawet zależności można znaleźć. Tak, więc można, patrząc na różne święta, patrzymy, skąd się wzięły, okej, to się jakieś przerobione na nową interpretację na przykład. A patrząc na to właśnie taką Kabałę biznesową i celebrycką, no to jest jakiś sznureczek, który nawet się nie bierze z Kabały żydowskiej. Są jakieś inne rzeczy, mówienie o kwestiach, o których się nie mówiło. Nie ma tych praktyk. Tamte nowe praktyki, jakieś sznureczek, czy jakieś inne rzeczy są wzięte skądinąd, więc zostaje tak jakby nazwa. Jeżeli ktoś oczywiście wyznaje, że to jest dobra nazwa. Tak, nawiązując do tego hasydyzmu, tak jak właśnie mówiłeś o tym wplataniu w życie, oni często to podkreślają, że oni mają te wszystkie nakazy, zakazy pochodzące z Tory, czy tam z Tojry, zależy jak wymawiają, ale dodatkowo jeszcze tworzą takie specjalne obudowanie, żeby przypadkiem nie naruszyć tych zakazów najgłębszych. Tak jakby tworzyli z tych dodatkowych rytuałów jakąś formę klosza ochronnego. To też jest taka, to też jest ta kwestia, że ogólnie hasydyzm to jest taki nurt w judaizmie, który charakteryzuje się tym, że mają przekazania te, co w judaizmie tradycyjnym, ale oni też, to nie jest tak, że jak słyszymy hasydów, którzy mówią o tradycji, to jest coś, co inni Żydzi praktykują tradycję, też muszą robić, bo oni właśnie, jak mówisz, dodają więcej tego, tak dla pewności. Tak. Czyli to jest czasami też na przykład, że pejsy dłuższe w Biblii jest po prostu, żeby nie wygalać boku. Chociażby kapelusz na jarmułce, nie? Jak spadnie kapelusz, to jeszcze zostaje jarmułka. Tak, tak. Też taka kwestia, więc surowość jest gwarancją tego, że czegoś nie naruszy, więc wtedy też widać to, w jaki sposób patrzeć na judaizm. Bo to też jest kolejny taki stereotyp, widzimy hasyda, o, to jest Żyd, tak? Taki prototyp dla niektórych ludzi. Więc jeśli mówimy później, no dobra, tradycyjny Żyd, ale też nie do końca, bo są tradycyjni Żydzi, którzy wcale nie mają związku z hasydyzmem. Dobra, ale dla mnie to nie jest mięso, dla mnie to jest coś, co jest takim
kulturoznawczym opisem kabały, hasydyzmu, Żydów i tak dalej. Ja bym chciał, żebyśmy mówili o tych konkretnych koncepcjach, bo to było bardzo ciekawe, że było sobie naczynie, to naczynie miało światło, to był początek w ogóle wszechświata, to naczynie się rozbiło na kawałki i te kawałki, my przechowujemy to światło w jakieś, kurczę, światło boskie jest w nas i nasza świadomość na przykład jest elementami Boga i my rekonstruujemy to naczynie, odbudowując w pewien sposób Boga. To była bardzo ciekawa koncepcja. Jakbyś mógł do tego nawiązać. Właściwie to trochę nie zauważyłem, że to ciągle o tym mówiliśmy, ale może to połączmy. No bo taki grunt trzeba było dać, żeby o czym w ogóle mówimy i skąd to się wzięło. Okej, więc ta koncepcja szczególnie znana z kabały luriańskiej, czyli już z XVI wieku, ale te wątki też wcześniej się przewijały. Ona właśnie mówi o tym, że niektórzy tu mówią, że to jest tak jakby wybuch jakiś, nie? Tak mają pewien taki obraz, zwłaszcza, że teraz tam towarzyszy ten obraz wielkiego wybuchu, więc tak się kojarzy. Początkowo był jakiś Bóg, który był wszystkim. To były też czasy bliskie Spinozie, który mówił, że wszystko jest Bogiem, tak? Deus sive natura. I też tutaj tak też rozumiano, że wszystko jest Bogiem, bo Bóg jest nieskończony. W związku z tym, od tego punktu, jak to zrobić, że przejść do punktu, że coś innego jest? Więc no właśnie on się skurczył, czyli to jest w kabale nazywane cimcum, czyli dosłownie skurczenie, cimcum. Ten sam zdanie się pojawia też w com, czyli post. Poczekaj, poczekaj. Bóg się skurczył, ponieważ wcześniej był wszystkim i... Nie, czym był wcześniej? A czy to nie jest... Czy to nie jest w ogóle jakieś bardzo analogiczne do koncepcji nowoczesnych typu wielki wybuch, rozszerzanie wszechświata, potem jego jakaś zapaść pod jakąś cieplną śmiercią czy entropią? Czy to się nie przypomina tego typu koncepcji? Tak, no na takie przynajmniej, na jak wiemy niedużo o tym i niedużo o tym, no to się na pewno od razu rzuca w oczy, a później idzie sobie własnymi drogami. No dobra, to chyba też kwestia tego, co jest nam znane. Jeżeli znamy pewne koncepcje, to nam się kojarzą, a niekoniecznie muszą być ze sobą jakoś specjalnie powiązane. Na pewno jest pewien taki wspólny model, taki zarys czegoś, że coś jest wszystkim, nagle się kurczy, następuje zapaść do punktu i tak dalej. No więc co się dzieje z tym nieskończonym, czyli Ein Sof. Ein Sof właśnie znaczy bez końca dosłownie, czyli nieskończony. I to jest takie najważniejsze kabalistyczne, centralne określenie Boga albo tej pewnej boskości pierwotnej, z której następnie, gdy on jest tym punktem, występuje te różne emanacje. Więc mamy to, co niektórzy, ktoś może kojarzy Plotyna i tak dalej, ten system emanacji. Czyli ten punkt następnie wybucha i się rozprzestrzenia. Z siebie wydając właśnie pewne elementy, wartości, pewne budulce świata, rzeczywistości, które już w pewien sposób są nim i nim nie są, tak? Bo to już jest coś, co jest poza tym punktem i następnie zapełnia całą tą rzeczywistość, nie? Pierwotnie miała być pewna konkretna konfiguracja, to są właśnie te naczynia, czyli coś, co miało podtrzymywać w odpowiednim układzie te światło boskie, które z niego emanuje, ale no szala przeciążyła, powiedzmy, naczynia pękły i to się zepsuło. Więc efekt takiego świata, jaki jest, to jest efekt też pewnego rozpadu. To też znajdujemy tutaj takie elementy wzięte z plotynizmu, nie? System emanacji i konieczność powrotu, odbudowania pewnego czegoś na początku, takiej rekonfiguracji. W tym kontekście możemy mówić, że ten początkowy byt nie był bytem doskonałym, ponieważ nastąpiło jakieś załamanie, rozpad, czyli coś, co nie było pożądane. Czy tak możemy na to patrzeć? Czy to jest raczej rodzaj jakiegoś planu? Znaczy mówisz tutaj właśnie o takim planie, że to wynikało z woli Boga, tak? Aha, dobra. Z woli Boga i że to miał być pewien rodzaj błogosławieństwa. Tak samo jak na przykład Biblia zaczyna się od pierwszej litery Bet. W słowie Bereshit na początku albo w początku. Pierwsza litera to jest Bet.
To jest druga litera. I jak weźmiemy sobie coś, co składa się z 200 plus 20 plus 2, bo litery mają swoje wartości liczbowe. I tu właśnie jest ta centralna kwestia dla tego motywu przewodniego, że to są litery, które tworzą słowo rdzeń, by, ry, k. Czyli bar, na przykład barach po błogosławiu, tak? Barach, birech, bracha, błogosławieństwo. Więc świat jakby został stworzony przez błogosławieństwo, że to byt jakby się udzielał, błogosławił tak jakby światu, nie? I to też jest coś, co się często powtarza w judaizmie czy w kabale, o tym błogosławieństwie. Czyli to był właśnie pewien element planu, pewnej woli Boga, żeby udostępnić jakby przestrzeń, a następnie ekspandować w siebie pewne budulce tego świata, wartości. A jakie widzisz takie największe różnice między kosmologią chrześcijańską, a właśnie kabalistyczną, tą, o której wspominasz? Co tutaj będzie takie najbardziej odstawać? Czy ja, znaczy, czy ja mogę się wtrącić? W chrześcijaństwie też znajdziemy, Bartek. Ja bym się chciał wtrącić, bo ja nie chcę przegapić tego momentu. Chciałbym wrócić do tego, o co pytałeś, Łukasz, potem. Paweł, bo pierwsza rzecz, od razu mi się przypomina film Pi, bodajże, czy Pi, czy jak to powiedzieć, gdzie gość tak, po prostu matematyk żydowski ma fioła na punkcie pewnej liczby i widzi tą liczbę w rzeczywistości, zaczyna tłumaczyć nią rzeczywistość. Bardzo mi to przypomina to, o czym mówiłeś, o tym, że mamy pewnego rodzaju słowa i błogosławieństwo i te litery przekładają się na numery i tak dalej. Być może, ja się zastanawiam, czy to zostało tak odkodowane, czy na przykład w rzeczywistości są zapisane pewnego rodzaju treści, które możemy odkodować i matematyką, i słowami i tak dalej. Czy to jest kod rzeczywistości, czy kabała właśnie tak to postrzega? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeżeli mówiłeś o tym, że Bóg zdecydował, żeby się rozpaść, to pamiętam na tych naszych rozkminach na studiach, jak w zasadzie porównywaliśmy to do koncepcji Lema, gdzie masz rozum i ten rozum, żeby podtrzymać swoje istnienie, musi unikać wzrostu entropii. Żeby unikać wzrostu entropii, musi zagarniać złożoność ze świata, którego otacza. No jak tak zagarnia coraz większą część świata, no to w końcu zaczyna brakować tego świata na zewnątrz, no i zostaje sam ten rozum, no i jedyne co może, to rozpaść się na mniejsze kawałki. Żeby rozpaść się na mniejsze kawałki, no to mógłby zaplanować to w sposób, który umożliwiłby jego ponowne odrodzenie i być może w nawet lepszy sposób niż jego poprzednia wersja, więc bardzo to przypominało to, co opowiadałeś o kabale, więc dwa wątki. Pierwszy wątek to jest, czy w rzeczywistości według kabały istnieje zapis jakiegoś kodu wszechświata i po drugie, czy ta koncepcja kabały jest pewnego rodzaju tożsama z tym, co Lem opowiadał o rozumie, który mógłby w pewien sposób zaplanować, że tak powiem, swoją śmierć? A czy to tutaj też nie mowa o śmierci, tylko bardziej o udostępnianiu się pewnego bytu wyższego? Ale czyli on dalej istnieje, czyli Bóg istnieje w kabale i on tak, ten świat wyemanował z siebie, ale okej, to jest duża różnica. Dobra. Byt u Lema wydaje się bardziej ograniczony prawami wszechświata, fizyki, i on po prostu kombinuje. Mhm. A z tego, co zrozumiałem, w przypadku kabały to jest raczej pewien po prostu wyraz woli tego bytu najwyższego. Tak, to dobra, też można porównać z taką klasyczną filozofią tam Arystotelesa lub arystotelejską, czyli tą średniowieczną arystotelesową, gdzie też Żydzi czy chrześcijanie mówili często o tym, co to jest Bóg, że Bóg ma tylko istotę, tak? Że istnienie Boga jest jego istotą, albo że odwrotnie, że istotą Boga jest jego istnienie, tak? Że to jest coś niezłożonego, tak samo jak ten punkt, z którego się coś udostępnia. I dlatego jakby natura Boga w judaizmie to jest ta boskość taka główna, ta nieskończoność, która jest niezłożona, dlatego on też się kurczy do tego punktu i to, co się z niego udostępnia,
To jest tak jakby drugi aspekt boskości, czyli tam już jest pewna złożoność, pewne są elementy, więc, ale to pierwsze nadal istnieje, tak? Ale jego obecność jest jakby w świecie w pewien sposób też. Też są pewne takie rytuały, które mają to jakby dawać, scalać lub jakby przygotować scalanie tych dwóch elementów, czyli powrót do pierwotnej konfiguracji. Na przykład w szabat się śpiewa Lechadodi, czyli przyjdź mój miły, że szabat jest to jakby oblubienicą, to jest to obecność Boga na ziemi i się łączy wtedy z tą nieskończonością. Także szabat to ma być według tej wizji też taką namiastką łączenia z czegoś, że wtedy jest taka, że nawet na ziemi ta pewna nieskończoność w jednym punkcie się jakby możemy odczuwać w pewien sposób, starać się, nie? Więc to jest inaczej niż ulema. Ulema to jest jeden, jakby jeden byt, który się tak rozpada. Tak, tam tak. To jest jakby ten, nadal ten jest aspekt nieskończony jest ciągle. A czy po śmierci wracamy do Boga w judaizmie? Po śmierci nie wiadomo, co się dzieje. Aha. Biblia za bardzo nie mówi. W judaizmie, nie? Też, ale też... Też nie ma takiej jakiegoś dogmatu na ten temat. Nie ma też kogoś, kto by spisywał dogmaty. Jest taka modlitwa, która się uważa za wyznanie wiary, tak? Anima min, beemuna ślema. To od średniowiecza jest coś takiego. Ale generalnie w Biblii nie znajdujemy jakiejś, przynajmniej po hebrajsku, jakiejś wizji jednoznacznej, jednolitej, czy jakiejś w ogóle jakoś pełnej, czy spójnej na temat tego, co się dzieje po śmierci. W związku z tym, no to judaizm też się tym za bardzo nie zajmuje. A jak byś to porównał do chrześcijaństwa? Teraz? No, chrześcijaństwo na pewno się tym zajmuje. A dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? W sensie, czy według Żydów jest tak, że Bóg przestał już do nas mówić i wszystko mamy w Biblii, a według chrześcijan Bóg nadal nam się objawia? Jeśli chodzi o te czasy ostateczne, znaczy był też w samym judaizmie pojawiały się różne nurty, na przykład apokaliptyczne i tak dalej. Tylko że to były jakieś takie rzeczy, które mogły się pojawiać. Można mieć różne poglądy na ten temat. Pewne są bardziej dominujące, na przykład ta reinkarnacja jest bardziej dominująca w tradycyjnym judaizmie. Zawsze taka jednorazowa, nie? Katolicy lubią mówić, że kiedy ktoś coś nie jest do końca zrobione w tym życiu, to wtedy Bóg sprawia, że rodzimy się ponownie, na przykład jako zwierzę, nie zawsze jako człowiek. I wtedy podczas tego drugiego życia jakby te niedokończone sprawy trzeba pozamykać i wtedy można właśnie, oni lubią mówić o tym łączeniu się z Bogiem, ale to jest raczej chyba kwestia lokalnej, w sensie kwestia konkretnej grupy, ale nie całego judaizmu. Nie, nie no, w judaizmie raczej mówi się o tym, że tylko do człowieka można. A to ja słyszałem właśnie, że na przykład w żabę. To nie wiem, gdzie to. Gdzie no. Może to no. Są też różne historie, powiedzmy, chesyckie historie, że... Tak, tak, to była konkretna historia właśnie o tym, że był taki Żyd, który był bardzo super pobożny, wszystko zrobił, ale się słabo mył i po prostu w następnym życiu został żabą. Natomiast poza takimi historiami to nie jest bardzo popularne w judaizmie przekonanie. To się też nazywa Gilgul. Czyli takie jakby toczenie się, tak? Czyli takie jakby wędrówka dusz, takie toczenie się, przytaczenie. I tu może też nastąpić ciekawy moment, bo jak coś jest niedokończone, czyli trzeba przejść na nowo do kolejnego ciała, ta dusza, ta iskra, bo dusze też są pewnymi iskrami, czyli to, co się rozpadało, to też się rozpadło na dusze ludzkie. To w pewnym momencie, kiedy coś się bardzo złego stało i może być tak, że ta dusza nie jest w stanie przejść do nowego życia, i się tak jakby zawiesza. I stąd mamy dybuka, czyli hebrajski. Te hebrajski dybuk. Dybuk, czyli ten rdzeń dybyky związany z przyklejaniem się. I on wtedy się przykleja do jakiegoś swojego żywiciela, powiedzmy, nie? Mówi się, że on jest przestraszony i tak, tak działa, niekoniecznie w złej woli, tylko tak właśnie z tego strachu trochę, bo to tak niecodzienna sytuacja, nie? Dla niego. Tak, to bardziej taka metafizyczna pułapka jest dla niego i dla kogoś innego, jeżeli się przyklei. Bo to na przykład o twórcy hasydyzmu słyszałem taką wersję, że on w poprzednim życiu poznał tajemnicę, właśnie tajemnicę religii, ale nie dzielił się tym. I
Właśnie dlatego musiał urodzić się po raz kolejny, żeby stworzyć chasydyzm i przekazać tą swoją wiedzę. Mhm. No tak. Jeszcze coś z twojego pytania, Bartek, tam, bo już mi umknęło, może? Tak, wiesz co, ja cię bardziej chciałem spytać teraz, bo już w zasadzie mi wyjaśniłeś to, co chciałem wiedzieć. Jak ty widzisz związki judaizmu z chrześcijaństwem? Znaczy, na ile rzeczywiście chrześcijaństwo ma ten trzon hebrajski, judaistyczny? Jak ty to oceniasz? Znaczy, to też jest jedna taka kwestia, jak mamy różne święta, różne praktyki i w judaizmie, i w chrześcijaństwie, no to widzimy, że się w pewien sposób to może przekładać. Też na przykład to, co mówi Ewangelia, że Jezus jest jakimś wypełnieniem, czyli jest wypełnieniem czegoś. I ci ewangeliści zawsze, jak pisali o Jezusie, to zawsze też pisali w sposób taki, że przytaczali gdzieś pisma i proroków i tak dalej, nie? Żeby znaleźć uzasadnienie, że to jest ten Mesjasz, tak? I czyli to zostało tak jakby już na zawsze zapisane i ciągle się do tego odwołują różni chrześcijanie. Okej, okay, ale ta wizja świata, czy ta wizja świata jest zupełnie inna o tym, czym jest Bóg, jak on oddziaływuje, jaka jest nasza relacja z tym Bogiem, czy to jest inna wizja w chrześcijaństwie i w judaizmie? Tu jest na przykład taka ta właśnie kwestia, że w judaizmie, znaczy jeśli chodzi o Biblię hebrajską, to tutaj jeszcze nie było takich kwestii, jak na przykład w chrześcijaństwie, czy jakichś innych religiach pomniejszych tam, typu takiej bardzo już jednolitej wizji końca świata. Były różne nurty tam apokaliptyczne, czy eschatologiczne, tak jak na przykład ci Nazarejczycy, i oni się pojawiają. I to jest właśnie to, co na pewno się może różnić. To, że kabała jest skierowana na ten początek, tak, swojej wizji, i chrześcijanie przeważnie mówią zbawienie, czyli albo odkupienie, czyli coś trochę innego niż się mówi w judaizmie. W judaizmie się mówi o tikun, czyli dosłownie naprawa, naprawianie, czyli przywrócenie tej pierwotnej konfiguracji według kabały, czy albo naprawienie porządku społecznego i tak dalej, albo naprawienie sytuacji Żydów, że z powrotem będzie świątynia jerozolimska. Więc to się nadal nakierowuje, nawet mówiąc o czymś, co będzie później, coś, do czego się dąży, to jest naprawa, czyli coś, co nakierowuje na to początkowy stan. Natomiast chrześcijaństwo, które wyrosło z takich eschatologicznych przekonań i to rozwinęło bardzo, to już się tak za bardzo nie ogląda do tyłu, tylko mówi na przykład o powtórnym przyjściu Jezusa, do tym, co będzie później, to, co się stanie z duszami. Tego jest bardzo sporo w chrześcijaństwie. Więc myślę, że to na przykład stąd wynika ta różnica, o tym, co, o czym się mówi, jak się mówi. Czyli chrześcijaństwo. Czy to nie jest przypadkiem tak, że po prostu w narracji grup chrześcijańskich im zależy na tym, żeby podkreślać, że oni są związani z judaizmem i są jakimś wypełnieniem, a niekoniecznie faktycznie na przykład z punktu widzenia żydowskiego takie połączenie lub wypełnienie występuje? No właśnie, bo to było tylko jeden z nurtów, który był takie miał przekonanie. Były też jakieś inne nurty. W samych tych czasach Jezusa to były też nurty faryzyjskie, saducejskie, jeszcze jakieś tam mesjańskie i tak dalej. Każdy miał swoją wizję albo i nie miał pewnych poglądów na jakiś temat. Chrześcijanie mieli takie i Nazarejczycy, i takie się rozwinęły. Później do tego doszła myśl grecka, która też dała coś już zupełnie innego niż w judaizmie. Więc to jest już zupełnie nowy twór i pewne kwestie, jeśli mówi się o wypełnieniu, no to często już się pojawiają te rzeczy, które już nie można powiedzieć za bardzo, że były kiedyś wcześniej w judaizmie. Ja myślę, Dariusz, że jakby chrześcijanie za bardzo nie mają wyboru, bo interpretować Nowy Testament bez Starego nie bardzo jest jak, bo ucieknie cały kontekst kulturowy. I myślę, że po prostu tutaj jakby w tą stronę po prostu musi to działać, bo ty powiedziałeś o czymś odwrotnym, ale jakby tutaj no, ten fundament jakby był w tym miejscu, ale ciekawy jest taki filmik na YouTubie, gdzie taka sonda uliczna i pytają Żydów, opisują im osobę, jak później się okazuje chodziło o Jezusa Chrystusa, ale ci pytani tego nie wiedzą, tylko słyszą samopis i dopiero później
na koniec jakby ta osoba mówi, że chodzi o Jezusa Chrystusa, jak już ci Żydzi mówią, że no w samych superlatywach, że w ogóle to jest ktoś ekstra, i później się okazuje, że no opisałam Jezusa Chrystusa i tam, no i później są jakby pokazane jest zdenerwowanie tych osób pytanych, jako że po prostu poczuli się oszukani, tak, albo naciągnięci na coś. I no to też mi się wydało, jak słuchałem tutaj, co mówicie, to tak mi się po prostu skojarzyło. No, polecam, podlinkujemy to, bo na pewno da się to znaleźć. Ale też słyszałem trochę inną, zbliżoną zabawę, gdzie właśnie opisywano pewną osobę, która z kolei chrześcijanom kojarzyła się z Jezusem, a chodziło o Sokratesa, więc... Tak, oczywiście, myślę, że to wiesz, to można wszędzie aplikować i to zadziała, nie? Ale to też jest dosyć ważny wniosek, że być może jakby religie jako modele opisu rzeczywistości duchowej mają bardzo wiele wspólnego, tak? I intuicyjnie jakby czujemy, że niektóre rzeczy są dobre i jak je słyszymy, to niezależnie od kultury, crosskulturowo jakby zgodzimy się, że dana postawa jest fajna, nie? Natomiast do tego oderwania ja spotkałem się z takimi nurtami chrześcijańskimi, które właśnie odcinały się od Starego Testamentu. Ale tak jak mówisz, w tym momencie tracimy pewien kontekst, bo jeżeli chcemy przedstawić Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego w Starym Testamencie, no to nie możemy się odciąć. Aczkolwiek pewne właśnie, nie pamiętam nazwy, kto to był, ale jakieś były nurty właśnie chrześcijańskie, które tworzyły niejako trochę na nowo tę koncepcję właśnie bez tej podbudówki, co do której twierdzą, że się z niej wywodzą. Nie? Bez samego tego właśnie, jak chrześcijanie było Starego Testamentu, to bez słowami chrześcijańskimi Starego Testamentu, no to nie słyszałem o takim nurcie. Natomiast w gnostycyzmie... Nie wiem, na ile to jest już chrześcijaństwo. Natomiast w gnostycyzmie rzeczywiście, na przykład Marcjusz i tak dalej, pojawiały się takie nurty gnostyckie, które odrzucały właśnie Nowy Testament jako prawdę objawioną w pewien sposób tylko. Ale mówiły bardziej o tym, że jakby jest podział pewien na tego złego demiurga, który występuje w Starym Testamencie, i na dobrego Boga, który jest w Nowym Testamencie. Czyli to i tak nadal było potrzebne. To znaczy na przykład Jung się trochę tego odwoływał do takiego czegoś, nie? To znaczy mi też chodziło z tym kontekstem kulturowym, chodziło mi o to, że jakby które rzeczy wynikają z kultury, a które rzeczy wynikają z religii, i teraz interpretowanie historii jako takich musi mieć jakby jakiś kontekst, po to, aby jakby symbole, które się rozkodowuje, były tak samo rozumiane. I tutaj miałem na myśli coś takiego, że bez znajomości powiedzmy antyku na języku polskim ciężko nam będzie interpretować teksty dotyczące późniejszej literatury, bo nie mamy tej podstawy. I tutaj jakby to jest taka analogia, że ja też się nie spotkałem z nurtem chrześcijańskim, tak jak powiedziałeś, Dariusz, który by odrzucał całkowicie Stary Testament, bo ja też nie sądzę, żeby to w ogóle było możliwe i spójne, ale to bardzo ciekawe. W sumie chciałbym to sprawdzić. Możliwe, że to nie do końca już się wliczało w chrześcijaństwo, ale to też po prostu spróbuję potem poszukać. Dobra, ja mam małą prośbę. Już gadałem ponad pół godziny o judaizmie. Chciałbym, żebyśmy przeskoczyli do religii darmicznych, hinduizmu, buddyzmu, dżinizmu, sikizmu, adziwików i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jak do tego przejść z judaizmu. Nie zrobię takiego połączenia. Ty wiesz, to dawaj. Jak to zrobić? No, czyli jak jest reinkarnacja. No to jedna kwestia, ale też jest, jak skoro mówimy już o darmie, religii darmicznych, to tutaj będzie też ta kwestia, że w judaizmie właśnie to jest bardzo istotne. Jakiś obowiązek wobec Boga, tak? Człowiek się wiąże z Bogiem tym, co on mu dał, czyli ze stworzeniem, które można próbować jakby iść odkodować, jeśli się zna hebrajski i Biblię i rytuały, a z drugiej strony przez obowiązki. Stąd są te rytuały, które są konieczne też dla kabalistów i oni to też rozwijają. I właśnie pojęcie obowiązku, no to dharma, nie? W hinduizmie. No tak. To może już teraz dharma. Właściwe postępowanie. Może być dharma na przykład głowy rodziny, nie? Albo dharma jakiegoś zawodu. Mhm. A, czyli tutaj jest akurat już w przeciwieństwie do judaizmu to bardziej podzielone, tak? Jak? Jeszcze raz? Bardziej takie rozróżnione społecznie. W judaizmie to jest... Przykazania są, powiedzmy, demokratyczne raczej.
czy jak jest te 613 przykazań, w tym dekalog, no to, to jest, każdy ma te przykazania, tylko ewentualnie kobieta, mężczyzna, to się może różnić. A no tutaj, tutaj są różne... Jest raczej tak, że są takie podstawowe przykazania, które też każdy ma, ale dodatkowo są jeszcze związane właśnie z rolą, którą pełnimy w życiu. Nawet niekoniecznie może społeczne, ale po prostu jakąś tam, mamy jakąś tam rolę, na tym, na przykład będąc synem albo będąc ojcem, nie? Czy będąc powiedzmy kupcem, nie? To są takie, no pewne takie, no takie możemy powiedzieć role, czy jakieś zawody, coś takiego. Tak, i ja pamiętam taki obraz Purusha Sukta w Wedach, to jest tak, gdzie ten jakby pierwotny makantropos jest, składa się z głowy, no to tak, człowiek, w części ciała, i różne kasty są w innych miejscach osadzone. Tak, więc... tak, mówi się, że właśnie te najniższe kasty są najważniejsze, bo to są nogi i właśnie często nie doceniamy nóg. Natomiast gdyby nie było nóg, to głowa, ręce, tak, byłby problem, bo na przykład nie można byłoby pójść do pracy, czy tam pójść po jedzenie, czy coś takiego. Nie, no, mój kot nie ma jednej nogi i sobie dobrze biega. Ale jakby nie, ale kot to byś, on by musiał nie mieć w ogóle kończyn, nie? Tak, na kota rzucając, nie? Pozdrawiam, to już wchodzi technologia. Pozdrawiam wszystkich ludzi na wózkach. No w tym kontekście wiadomo, chodzi o pewien symbolizm i takie uproszczenie. Wiadomo, żeby przekonać daną treść. Ale to myślę, że też ciekawy wątek z tymi wózkami i innymi usprawnieniami, czyli jakby wchodzimy w ten transhumanizm, że też może społeczeństwo możemy tak przeprogramowywać, że już niepotrzebne będzie to, żeby kogoś usadać w roli nóg. A, może tak być, no. To można znaleźć rozwiązania technologiczne. Dobra, ja bym chciał, żebyśmy tak weszli bardziej w te wszystkie nurty. Ja trochę się interesowałem, czym się różni na przykład hinduizm od buddyzmu, tego jak one od siebie odrastały. Ostatnio, jeżeli dobrze pamiętam, nasz rozmówca Adam Golański stwierdził, że buddyzm z hinduizmem się nie łączą specjalnie, ale jednak mi się wydaje, że się łączą. Dariuszu, co ty o tym sądzisz? Mógłbyś opowiedzieć, rozwinąć? To już sam termin hinduizm jest bardzo problematyczny, ponieważ on dotyczy całej grupy różnych tradycji, które występują na konkretnym obszarze i w zależności od tekstu, czy nawet szerokości geograficznej miejsca, to będzie oznaczał różne rzeczy. Natomiast w przypadku buddystów bardzo często mamy tutaj różnego rodzaju eklektyzm. Przykładowo, jeżeli na przykład weźmiemy stan Maharashtra, tam mamy grupy, konkretne grupy, które określają się mianem buddystami, buddystów, mianem buddystów, ale jednocześnie nie przeszkadza im to czcić bóstwa, które kojarzy się z hinduizmem. Czy na przykład będąc tutaj w Nepalu, nawet dzisiaj będąc w Bodhanath, to jest największa na świecie stupa typu kolistego, tam w środku znajdziemy wizerunki Ganishi, który jest bóstwem, który zwłaszcza no, na zachodzie kojarzy się no, definitywnie z hinduizmem. Więc to ja mam od razu pytanie. Jak oni to robią, że oni się nie zabijają? Jak u nas są jakieś drobnostki, mieliśmy te podziały, protestantyzm, prawosławie i tak dalej. Straszne wojny o to wszystko było. Czy tam też tak było? Czy oni jakoś nauczyli się żyć w pokoju, bo musieli, bo... Znaczy tak, zacznę tak trochę patetycznie. Jeżeli właśnie mamy darmę w tym szerokim ujęciu, no to jakby tym punktem, jednym z tych punktów, które cechują darmę, jest miłująca dobroć, pokój, jak rodzaj spokoju, mądrości. Więc jeżeli mamy do czynienia z prawdziwą darmą, to walk nie będzie. Natomiast przechodząc tak do takiego kontekstu typowo historycznego i technicznego, to oczywiście wojny na tle religijnym jak najbardziej były, chociażby pomiędzy buddystami i Bonpo, albo pomiędzy tam poszczególnymi frakcjami. Natomiast ostatecznie w dominującej większości przypadków udało się uzyskać konsensus, który właśnie polega na wzajemnej tolerancji i akceptacji. I oczywiście, że znajdą się tacy, tak jak wszędzie, którzy będą twierdzić, że właśnie to ich tradycja jest lepsza, to ich linia przekazu jest najlepsza. Takie osoby się znajdą, natomiast ostatecznie
udało się to uporządkować w taki sposób, że właśnie no jednak ten element dharmiczny, w sensie takim ideowym, on tutaj można powiedzieć, że jest na tyle silny, że występuje ten wzajemny szacunek, ta wzajemna tolerancja. Czyli to jest, co łączy buddyzm i hinduizm, czyli dharma. Znaczy dharma w szerszym ujęciu to jest buddyzm, hinduizm, sikhizm i dżinizm, czyli sanatana dharma, buddha dharma, sikha dharma, dżini dharma. Natomiast w ujęciu szerszym, bo to też często się używa, więc tak tylko dopowiem, w ujęciu węższym czasami mówi się dharma jako buddyzm, a w ujęciu jeszcze węższym czasami mówi się o dharmie jako konkretna linia. Na przykład, jeżeli przykładowo ja jestem dharmakamsangi, ty jesteś dharmakamsangi, to możemy się nazwać braćmi w dharmie, więc zależy od kontekstu. Dlatego ja zawsze podkreślam dharma w szerszym ujęciu, żeby zaznaczyć, że nie chodzi tylko o konkretną jakąś tam linię, nie? A ja jeszcze chciałem wtrącić, ja... można? Bo na Wikipedii przeczytałem o tak zwanych adziwikach, adziwikowie. Generalnie jest to pewnego rodzaju odłam ateistyczny, czy materialistyczny, atomistyczny. No. Generalnie bardzo, że tak powiem, nowoczesna wizja świata, jaką prezentowali przed wiekami. I oni też są wliczani do religii dharmicznych. Czy ty w ogóle mógłbyś, Dariuszu, o czymś jakby przybliżyć ten nurt adziwikowie? Bardzo mnie to interesowało, ale nie wiem, czy ty w ogóle miałeś z nimi styczność, bo z tego, co kojarzę, oni są już na wymarciu. Znaczy, styczności nie miałem, więc powiem tak nieco szerzej, może też, żeby był większy kontekst. Jeżeli właśnie, tu jest właśnie problem z terminem hinduizm, dlatego, bo różne filozofie, religie wywodzące się z subkontynentu indyjskiego, to jest cały wielobarwny koktajl różnych koncepcji, zaczynając od takiego ścisłego teizmu, przez panteizm, pananteizm, mamy tam monizm, dualizm i nawet właśnie nurty ateistyczne i nurty materialistyczne. Więc to wszystko no, w dawnych czasach właśnie różni filozofowie, różne szkoły były. Niektóre z tych nurtów zyskały większą popularność, inne mniejszą. Na tę chwilę raczej te nurty materialistyczne w Indiach nie są zbyt silne, chociażby dlatego, że one raczej są postrzegane jako coś zachodniego, więc oni niejako trochę w opozycji takiej intelektualnej będą tworzyć raczej nurty teistyczne, panteistyczne, tego typu. Nie? Natomiast ogólnie pojęcie atomu chociażby w Yoga Sutrach się pojawia, czyli co najmniej 2-2,5 tysiąca lat temu. Natomiast warto wspomnieć, że jeżeli mamy właśnie takie starożytne myślenie, typu właśnie staroindyjskie czy starogreckie, no to warto zauważyć, że my teraz, używając pewnych pojęć, patrzymy na to przez pryzmat tego, co wiemy. Jeżeli starożytni Hindusi mówili o atomie, to mieli na myśli raczej coś nieco innego, na przykład mówili o atomie czasu, czyli o najmniejszym możliwym, o najmniejszej możliwej ilości czasu, która może upłynąć, albo o atomie, który będzie budował w jakiś sposób na przykład żywioły. Czyli jest to nieco podobne do tej naszej koncepcji naukowej, ale jednak warto pamiętać, że to było myślenie ludzi starożytnych, którzy mieli inne warunki, inną wiedzę, więc są podobieństwa, możemy dojrzeć podobieństwa, ale warto właśnie pamiętać, że to były inne czasy, inna też mentalność, nie? Dobra, ja tu wtrącę. Łukaszu, jeżeli będziemy robić kolejne nagrania, bo patrz, mamy już Europę pokrytą, mamy judaizm, nie mamy jeszcze islamu, ale ja bym bardzo chciał zajrzeć, czy na przykład w historii Afryki albo Ameryk, czy mieliśmy nurty, które byłyby albo ateistyczne, albo atomistyczne, albo jakieś naprawdę, co tam się działo na płaszczyźnie intelektualnej, duchowej, filozoficznej. Ale to jest wtrącenie. Ja bym chciał teraz przejść... To chyba jest dobrym pismem trochę, że za mało się tekstów zachowało nieco, nie? Tak, tak, tak. Ale tam się musiało coś dziać. Nie mogło być tak, że oni po prostu sobie w próżni albo... Przecież... albo... No? Przecież, no, jeżeli spojrzymy na różne religie animistyczne i tak dalej, to tam, czy w Afryce, czy gdzieś jeszcze Syberia, Azja, no to nie zawsze tam jest potrzebne jakieś bóstwo. Dobra, dobra, ale patrz, jaką masz bogactwo myśli. Monoteistyczne. Ale jakie jest bogactwo myśli, teraz mówimy o Indiach. My wywodzimy też masę rzeczy na przykład ze starożytnej Grecji i tak dalej i tam były dawne, dawne czasy, kiedy ludzie myśleli w sposób, który możemy uznać
za nowoczesne w jakiś sposób. W każdym razie tam są nurty, które w jakiś sposób odpowiadają nurtom współczesnym. A czy tego typu nurty znaleźlibyśmy też w takich terra incognita dla myśli zachodniej, czyli w Afryce i w Amerykach prekolumbijskich. Ale dobra, to jest wtrącenie. Może byśmy Pani kiedyś poszli... Za mało danych po prostu. Tak, tak, być, tak, ale... tak, ale... To jest ciekawy wątek, bo mnie to teraz zainteresowało. Ja jakby dowiadując się o tych adziwikach, miałem takie poczucie, że wow, to wtedy mieli takie koncepcje i jakby doszli do tego tak na zasadzie siedząc i nie mając, wiesz, mikroskopu i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze zanim przejdziemy, bo ja bym chciał, żebyś ty nam opowiedział trochę tak jak o kabale opowiedział Paweł o hinduizmie i buddyzmie. Natomiast zanim to zrobimy, bo to będzie taki dość chyba duży kawałek tortu, ja bym chciał, żebyś nam opowiedział jeszcze o dżinizmie i sikhizmie, które są powiedzmy, że mniejsze. Ja o sikhizmie nie wiem za dużo, bo się nim nie interesowałem, natomiast w dżinizmie no, urzekła mnie ta koncepcja w zasadzie takiej totalnej dobroci dla wszystkich istot, tego, że nie krzywdzimy. Jesteśmy wegetarianami, ale też nie krzywdzimy bodajże nawet owadów. Generalnie bardzo pacyfistyczny nurt. Nurt, który w jakiś sposób etycznie bardzo się zgadzam też w ich podejściu do materializmu. Takie jest bardzo wczesnochrześcijańskie, bardzo astetyczne. Ja bym chciał zapytać ciebie o dżinizm. Co ty o tym sądzisz? Czy ty w ogóle poznałeś w trakcie swoich wypraw, w tej chwili w Nepalu jesteś, poznałeś tego typu ludzi? Bo ich jest trochę, tam jest kilka milionów osób. Znaczy dżinizm tutaj widzę nie, bardzo rzadko. Do dżinistów się wybieram, ale to muszę dotrzeć do Indii najpierw. Znaczy tutaj zwrócę uwagę na kwestię właśnie tą etyczną, dlatego, bo to, co ty mówisz, to nie jest coś, co wyróżnia dżinizm na tle nurtów darmicznych, bo to, co właśnie możemy uznać za wspólny element nurtów darmicznych, religii darmicznych, to jest właśnie pewna podstawa etyczna i ją albo się kodyfikuje jako takich pięć takich głównych zasad, czasami jako 10, ale koniec końców jest to samo i najważniejszym właśnie podstawowym zasadą nurtów religii darmicznych, tych wszystkich czterech, o których mówiliśmy, jest właśnie ahimsa, czyli niezadawanie cierpienia. Buddyści mogą nieco inaczej to nazywać, ale jakby sam sens będzie taki sam. No i tutaj z jednej strony chodzi właśnie o to, że jeżeli ja wykonuję jakieś działanie, to działanie ma przyczyniać się do pożytku czujących istot, a z drugiej strony ma nie przynosić krzywdy czującym istotom. Ja tutaj teraz oczywiście, kiedy ja to opowiadam, ja nieco tak automatycznie mówię przez pryzmat mojej tradycji, tego co jest w Yoga Sutrach, ale ogólnie niuanse pomiędzy interpretacją tych zasad to są naprawdę drobne szczegóły i właśnie to niekrzywdzenie jako główną zasadę możemy właśnie dać jako jedną z takich głównych rozpoznawczych banerów dla wszystkich nurtów darmicznych. Bo właśnie tutaj się pojawia taka kwestia, ja chciałem już wtrącić wiele razy, ale jakby nie miałem na to miejsca, bo tutaj no to padł, wydaje mi się, bardzo istotny postulat, że tutaj powiedziałeś, że religie darmiczne są bardziej pokojowe i ja się zastanawiam, czy są jakieś, czy moglibyśmy sobie to jakby zobaczyć gdzieś w historii, czy mamy jakieś przykłady, żeby to potwierdzić, bo jakby no to brzmi, teoretycznie to brzmi bardzo fajnie, tak, że mamy jakby, są na świecie religie, gdzie jest pokój i gdzie nie trzeba się wcale mordować, niezadawanie cierpienia, postulat niezadawania cierpienia, bo wiesz, jakby te postulaty, to one w chrześcijaństwie pewnie też są, tylko tyle, że no, żyłeś w Polsce, więc wiesz, jak to wygląda z tym niezadawaniem cierpienia, tak? I teraz moje, jakby ja jestem bardzo ciekaw, czy ta teoria na temat tych religii darmicznych i to, jak ty teraz tam jesteś i możesz to porównać do tego, co tutaj nasza zachodnia cywilizacja ma, czy naprawdę widać tą różnicę, jakby czy tam naprawdę ludzie są faktycznie pokojowo nastawieni, nie zadają cierpienia, nawet jakby wbrew własnym interesom, no bo często jakby wiadomo, że
to cierpienie pojawia się, kiedy próbujemy jakby czyjeś interesy naruszać. No i to jest sprawa ogólnoludzka. Nie wierzę, żeby tam ktoś nie bronił własnych interesów. Czy faktycznie to jest jakby inaczej rozwiązane? No bo to by była według mnie potężna różnica. To powinniśmy wszyscy na całym świecie przejść na religie dermiczne, jeżeli tak jest w praktyce, zaznaczam. Tutaj pierwsze, na co zwróciłbym uwagę, to to, że oczywiście nie każdy, kto pochodzi z jakiegoś tam regionu, jest osobą praktykującą. Druga sprawa, jeżeli spojrzymy na historię, to oczywiście, że były pewne sytuacje, gdzie no w żadnym wypadku nie było przestrzegania tych zasad. Przykładowo chociażby bardzo lubiany, tutaj znany w regionie, cesarz Asioka Wielki. On, zanim został tym takim oświeconym cesarzem, on bardzo skutecznie wszystkich swoich wrogów eliminował. I on dopiero na pewnym, czyli on teoretycznie pochodził z kultury no, buddyjskiej, to był władca buddyjski, ale on na początku swojej drogi, on działał jak najbardziej broniąc swojego interesu materialnego, właśnie wykańczając wszelkich przeciwników. I on dopiero w pewnym momencie, kiedy zanurzył się w nauki darmiczne, kiedy zanurzył się w ideę miłującej dobroci, doszedł do wniosku, że te jego zwycięstwa, one mu nie dają szczęścia, to nie jest to. I on dopiero, kiedy zaczął praktykować te zasady, zaczął czuć radość, zaczął czuć satysfakcję, zrozumiał, że o to chodzi. Więc no, jeżeli ktoś rodzi się, powiedzmy, w Tajlandii, to nie czyni go od razu jakimś wielkim, świętym mnichem, powiedzmy, nie? Natomiast, więc jakby chodzi mi tylko o to, że nie ma sensu jakby tutaj nagle wybielać i tutaj tworzyć jakiejś takiej nieprawdziwej wizji, że to jest samo złoto, cukier, puder. Natomiast patrząc na to, jak oni się dogadali, to w większości przypadków widać, że tutaj jest porozumienie. Jeżeli ktoś się interesuje Indiami, to może zwrócić uwagę, że dosyć niedawno jeszcze był konflikt pomiędzy Sikhami i tak zwanymi Hindusami. Więc to też pokazuje, że nie zawsze w 100% to działa, ale ja na przykład patrząc tutaj, będąc na przykład w górskich rejonach i na przykład widziałem tereny, w których mieszkają różne nacje i te nacje również różnią się, jeżeli chodzi o formę wyznawania koktajlu religijnego, czyli jakby ta mieszanka religii i wpływów jest różna u każdej z tych frakcji. I to jest na przykład na zasadzie, że tu jest jedna część rzeki, tu druga, tu trzecia i tutaj są jedni, tu drudzy, to trzeci. Ja właśnie pytam, czy były jakieś tam walki? Oni mówią, nie, no po co? My tu jesteśmy tu, oni są tam, jeszcze mają stupę, my mamy święty kamień, w czym problem, nie? I oni często jeszcze chodzą do siebie nawzajem, nawet jak ktoś nie jest na przykład buddystą, to przechodząc koło stupy buddyjskiej oddaje szacunek tej stupie. I na odwrót, nie? Więc jakby wracając do twojego pytania, patrząc na to, jak oni mogą się dogadać, będąc osobami głęboko wierzącymi i głęboko praktykującymi, to wychodzi na to, że to całkiem nieźle może działać, aczkolwiek, żeby to działało, trzeba rzeczywiście osadzić się w naukach darmicznych. Nie wystarczy mówić, że ja jestem buddystą, bo jest taki kraj jak, gdzie to jest? Chyba Myanmar, nie? Gdzie tam nie do końca się na przykład dogadują z lokalnymi muzułmanami, tylko że to nie jest przestrzeganie darmy. Jeżeli oj, założymy, że to darmy jest nie ogóle, wiesz co, Myanmar, ale historia konfliktu Indii z Pakistanem i z Bangladeszem, jakby w ogóle stosunek Hindusów do muzułmanów, no może pozostawiać wiele do życzenia. Też samej religii. Przecież jest epos hinduski, Bhagavad Gita. Gita, no i to tam. Tam jest wojna między dwoma różnymi księstwami, tak, chyba księstwami. I Pandawami, no. Tak. Mhm. I tam schodzi właśnie Krishna, tak jak się mówi? Krishna, jakoś tak? Krishna. My potrzebujemy i dodać, żeby to wymówić. No bardziej Hindusi potrzebują i, bo im te y nie wychodzi teraz, ale po sanskrycie jest Krishna. Oni mówią Krishna. Czyli możesz właśnie mówić Govinda. I Krishna schodzi i mówi do księcia Arjuny, bo książę Arjuna ma wątpliwości. Tam widzę po drugiej stronie z twoich znajomych, osoby, które też są mi pokrewne. I Krishna mu mówi, to jest twoja dharma, żeby iść i ich zabić, bo jesteś tak wojownikiem. Tutaj musimy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, Arjuna nie był joginem.
Czyli tutaj on nie opierał się na yoga sutrach. To raz. Druga sprawa to Kaurawowie podstępem odebrali tron Pandawom. Więc jakby tutaj były konkretne działania wrogie, dynastyczne ze strony Kaurawów. No tak, musi być przyczyna. Dobra, dobra, słuchajcie. Słuchajcie, bo to jest trochę tak, jakbym zaprosił na przykład biologów i zamiast rozmawiać ogólnie o czymś, co rozmówcy mogą rozumieć, zaczęli nasi biolodzy wschodzić na poziom jakiejś biologii molekularnej. No to tak przybliżając, Bhagavad Gita to jest taka jakby Iliada, tylko w Indiach. Zależy od tradycji. Są tradycje, dla których Bhagavad Gita to jest najwyższa świętość, natomiast nie każda tradycja interpretuje tak samo i nie każda tradycja również przywiązuje do tych samych tekstów taką samą wagę. Darku, a czy ty byłbyś... Natomiast tutaj był konkretny kontekst, to już może najwyżej jakąś zrobimy specjalną tego typu. Ale mi tylko chodziło o to, że dharma nie jest taka jednoznaczna, że dąży do pokoju, bo jak wstępuje na ziemię Krishna i mówi zabijaj, to twoja dharma. Z punktu widzenia yoga sutr jest jednoznaczna, bo w yoga sutrach, a konkretnie w yoga bashi, Vyasa w komentarzach podaje przykład wojny i również zaznacza, że najlepszym rozwiązaniem podczas wojny jest nie walczyć. Natomiast, słuchajcie, bo tutaj są jakby takie mocno abstrakcyjne postulaty, a ja myślę, że możemy to jakby wszyscy spotkać się na materialistycznym, naturalistycznym gruncie naukowym i po prostu zadać sobie pytanie albo powiedzieć sprawdzam. I czy na przykład tych dżinistów jest całkiem dużo, 5 milionów. Zrobić badania socjologiczne, czy tam na przykład jest niższa przestępczość, tak? Skoro zasady etyczne dżinistów nie pozwalają zadawać cierpienia. Zrobić badania społeczne, czy tam jest, nie wiem, mniejszy odsetek gwałtów, zabójstw, na przykład w porównaniu do jakichś społeczeństw europejskich, albo na przykład jakby przeanalizować historię, zrobić jakiś bilans, czy faktycznie religie dharmiczne jakby to toczyły mniej konfliktów, albo tak jak Dariusz mówisz, więcej konfliktów zakończyły pokojowo niż na przykład inne religie. Myślę, że jakoś da się to zestawić i wyciągnąć taki bardzo twardy wniosek, czy jest faktycznie tak, bo jakby no ja tutaj bym powiedział, że chrześcijaństwo też ma świetne postulaty, tylko mi chodzi o tą praktykę, a nie o postulaty, nie? Mi się wydaje, że, bo na przykład dżiniści dostali nagrodę jako najbardziej ekologiczna religia chociażby, bo przez swoje podejście do asimsy oni na przykład też dbają mocno, żeby nie niszczyć ziemi, bo oni też wierzą, że żywioły też mają jakby takie uczucia i dusze, więc jakby oni przez swoje postulaty nie bardzo mają możliwość niszczenia środowiska, nie? Natomiast tutaj ja bym się też zastanowił, jaki procent danej populacji jest praktykujący, bo to też jest istotne. Często, a propos chrześcijan, często spotykam się z takim argumentem, że no były wyprawy krzyżowe, ale to nie było zgodne z naukami Chrystusa na przykład. Nie? Natomiast no patrząc na to obecnie, nie? Na tę obecną chwilę, ile konfliktów jest na świecie, ile jest rozwiązanych, no to jednak jeżeli popatrzymy na konflikty, w których biorą udział na przykład buddyści, czy na przykład jogini. Słyszałeś o masakrze, którą dokonaliby jogini kiedykolwiek? Dobra, dobra, nie? Tylko wiesz co, to jest tak, że państw hinduistycznych i buddyjskich to jest kilka, więc jakby no byłbym dość sceptyczny, jeśli chodzi o tego typu mierzenie. Na pewno... No, Wietnam to jaka religia? Wietnam jest irreligijny, to znaczy jest komunizm, a religii jest mnóstwo. Buddystów jest bardzo dużo, myślę, że nawet najwięcej, ale tam są ludowe też religie, które grają rolę i ten buddyzm tutaj ma taką... Ogólnie w buddyzmie często te ludowe się przeplatają, nie? Tak, ale dobra, wracając do tematu, bo ja bym chciał, bo ty mówiłeś o bardzo konkretnych przykładach, ja bym chciał, żebyś ty odmalował taki ogólny obraz, żebyśmy zrozumieli jakby na czym polega hinduizm, buddyzm i jeszcze sikhizm i w ogóle tak bardzo ogólnie, jakbyś mógł, w co oni wierzą, jakby jaka jest wizja świata, co się dzieje, gdzie są bóstwa, bo ja wiem, że jest mnóstwo nurtów, tylko jakbyś tak ogólnie mógł powiedzieć o co chodzi, bo ja ci mogę powiedzieć z mojej wiedzy o chrześcijaństwie, jest Bóg, on ma... trzy osoby boskie, jak tam ładnie na katechezie uczyli. A mamy ludzi, którzy po śmierci idą do nieba i tak dalej, i tak dalej. To jakby mówię ci jakieś komunały w zasadzie, nie za bardzo będąc religioznawcą, czy mając wiedzę na ten temat, ale chciałbym, żebyś mi opowiedział o hinduizmie i buddyzmie na takiej zasadzie, jakbyś był księdzem na katechezie i opowiadał naprawdę proste rzeczy dla dzieci. Czy mógłbyś mi tak przybliżyć buddyzm, hinduizm i jeszcze sikhizm? To ja bym jeszcze trochę wrócił do tej ogólnej proponowanej przeze mnie, tej szerokiej definicji darmy, bo to jest właśnie związane.
Ogólnie mamy tak, że praktycznie w każdym nurcie to możemy zobaczyć. Czyli tak, jest cierpienie, później istnieje sposób na usunięcie tego cierpienia i wdrożenie tego sposobu jest możliwe. To jest taki podstawowy trzon. Jeżeli tego nie uznamy jako taki rodzaj postulatu, jeżeli nie przyjmiemy tego postulatu, to dharma nie bardzo ma sens. Poszczególne nurty różnie do tego podchodzą. W przypadku sikhizmu to jest to pewna taka hybryda hinduistyczno-islamska, bo tam jest duży nacisk na jedynego Boga. Natomiast sami sikhowie zdarza się, zwłaszcza za granicą, że oni potrafią sami o sobie mówić, że są, że należą do hinduizmu. Pomimo, że w Indiach bywały konflikty na gruncie sikhijsko-hinduistycznym. Nie? Jeżeli chodzi o buddyzm, no to buddyzm skupia się wokół nauk Buddy Shakyamuniego. I jakby to jest taka główna postać, taki główny nauczyciel, który również naucza drogę do wyzwolenia, drogę do usunięcia cierpienia i osiągnięcia stanu najwyższej szczęśliwości. Natomiast w przypadku hinduizmu, no to jest cała mieszanka różnorodnych tradycji. Ogólnie to są raczej nurty teistyczne, w których występuje mniejsza lub większa relacja z bóstwem lub grupami bóstw lub manifestacjami bóstw. Czyli hinduizm będzie bardziej teistyczny. Jeżeli chodzi o buddyzm, to różnie, bo tam też często mamy silne relacje z różnymi takimi bytami nadnaturalnymi, ale tam opierają się oni na naukach Buddy Shakyamuniego plus różnych innych. Sikhizm to są nauki 12 guru i mamy tam duży nacisk na Boga, takiego osobowego, jedynego Boga wszechmocnego, co jest po prostu wpływem islamu. Natomiast dżinizm, on przypomina dość mocno filozofię jogi, tą starożytną, i tam mamy w dużej mierze takie praktyki ascetyczne, które skupiają się na jakimś takim doskonaleniu swojej osoby, przy czym u dżinistów też znowu może wystąpić łączenie to z bóstwami typowo hinduistycznymi. Zresztą w każdym nurcie Sanatana Dharmy mogą pojawić się bóstwa hinduistyczne, żeby tak jeszcze pomierzyć. Dobra, takie pytanie o te bóstwa, bo mamy te główne tam Shiva, Vishnu, co tam jeszcze było? No nie wiem, na Sansari Mai może. Okej, okay, a w każdym razie... Te główne to jest no. Masz Trimurti, tak? Czyli jest Shiva, jest Vishnu i Brahma, tak? Albo Brahma, to zależy jak się wymawia. Ale to nie jest tak, że to wiele zależy od tradycji, wiele zależy od miejsca. Ale czy to są główne trzy odłamy, czy to jest, jak to działa? Nie, no to są, nie ma głównych trzech odłamów. Odłamów są dziesiątki, jeżeli nie setki. Może być sytuacja, gdzie ktoś czci jednocześnie Shivę, Vishnu i No słuchaj, sytuacja, jak pojadę sobie... Słuchaj, jestem sobie w Kerali i jadę sobie z Kerali do Delhi, bo mam sprawy do załatwienia w stolicy i wchodzę do świątyni i tam jest... Słucham? I tam są... Kerala, okej. Okay. Jadę stamtąd do Delhi. No i generalnie wchodzę do jakiejś świątyni, która jest powiedzmy hinduistyczna, bo ja też jestem Hindusem i czy ja się wtedy modląc mam... Właściwie gwarancję, że jest spoko, że wyznaję, że się w tej samym... To wiesz, tak jakbym poszedł do cerkwi prawosławnej, to jak to jest z tym taką... To zależy od świątyni. Aha, czyli może nie... się dogadać, dlatego generalnie są różnice często regionalne, natomiast ogólnie w religiach hinduistycznych jest raczej, mówi się o takim... o manifestacjach, czyli mamy te byty najwyższe i one manifestują się jako niższe i te niższe manifestują się jako jeszcze niższe. Więc przykładowo, jeżeli ja idę do świątyni poświęconej jakiejś bogini, czyli jakiejś Devi, to ja nie mając pojęcia, jaka to jest bogini, mogę na przykład modląc się do niej, myśląc o jakichś boginiach wyższego rzędu. Na przykład jeżeli ja będę... traktował ją jako Mata Durgę, która jest boginią taką wyższego rzędu, to ta lokalna bogini również będzie uhonorowana. Albo po prostu mogę się zwrócić do tej bogini matko,
Nie? Jai Matadi, matko, zwycięstwo dla ciebie, chwała dla ciebie. W tym momencie ja czczę jakąś manifestację Devi, ale nie muszę, jeżeli zmieniłem miejsce zamieszkania, nie muszę znać dokładnie, jak ona się na przykład nazywa. Nie? A czy my tam mamy coś w rodzaju, nie wiem, demonologii, czy mitologii, czy czegoś jak, nie wiem, w starożytnej Grecji mieliśmy Zeusa, Herę, Hefajstosa i tak dalej, i tak dalej? Czy to są jakby byty, które są bardziej demonami, czy bardziej bogami w takim europejskim, czy bliskowschodnim tego słowa znaczeniu? Jakbyś to interpretował? No myślę, że tutaj trudno przekładać tę kalkę europejską, dlatego, bo ogólnie mitologia to się raczej kojarzy z czymś, co nie jest do końca żywe. Jakby jak pójdziemy do Grecji, tam się w Zeusa nie wierzy, nie? Więc nie wiem, czy mitologia jest dobrym terminem, bo ona się tak kojarzy raczej z takimi mity, takie, że kiedyś w to wierzono, nie do końca się uznaje. Tutaj to dobra, jest żywe. Ja od razu uprzedzam te komentarze, jeśli takie będą, że no, ale są ruchy neopogańskie i gdzieś tam w Helladzie sobie czczą, bo są, ale... Ja wiem, ale chciałem... w takim kontekście ogólnoprzyjętym, jak mówimy ja tylko chciałem mamy się na spytać, zachodzie, to... ja chciałem się spytać, czy tam rzeczywiście są całe takie historie nabudowane o tym, jak jedno bóstwo drugiemu bóstwu coś zrobiło i tak dalej, i tak dalej. I potem to... Są i bardzo często jest też masa historii lokalnych. Przykładowo ja, będąc w okolicach Szejlungu, miałem okazję słuchać właśnie historii całkowicie lokalnych, które nie są opisane kompletnie nigdzie i są znane tylko ludności, która występuje na tym terenie. A z drugiej strony jest cała szereg historii, chociażby w Puranach, gdzie są opisane konkretne sytuacje, które przydarzały się bóstwom. Natomiast raczej ostateczne postrzeganie takie z punktu widzenia takiej filozofii i takiego... Znaczy mam na myśli nie ludowe, tylko takie religioznawcze stamtąd, jest takie, że te bóstwa ogólnie są manifestacjami istoty wszechmogącej, istoty wszechwiedzącej. Więc jeżeli były jakieś zatargi pomiędzy bóstwami, to z punktu widzenia takiej teologicznej te zatargi miały nam pokazać, miały nas czegoś nauczyć. Przykładowo jak się Siwa założył z Wisznu, żeby ten mu dał 108 lotosów, to Wisznu wiedział, że Siwa oszukuje. Że ta historia miała coś przekazać. Natomiast jeżeli sięgniemy do takich wierzeń typowo ludowych, miejscowych, lokalnych, to tam faktycznie mogą pojawić się takie motywy jakichś zatargów między bóstwami. One bywają postrzegane bardzo osobowo i tak ludzko. Nie? Natomiast tutaj no trzeba jakby tak, można jakby tak rozgraniczyć, czy mówimy o takiej typowej, prostej ludowości, czy o takim podejściu bardziej właśnie takim filozoficznym i takim kapłańskim, nazwijmy to. Ja bym proponował ostatni temat z twojej działki, mianowicie koncepcja umysłu w buddyzmie. Jak to wszystko tam działa? Bo ja jestem prostym człowiekiem, ja się wychowałem na New Age'u, czakrach i tak dalej. I dla mnie spotkanie z buddyzmem było pewnego rodzaju poznałem koncepcje, które były trochę jak, może nie tyle nowoczesna psychologia, co tam były wątki dotyczące świadomości, które znowu, ja tutaj chyba od samego początku zadając te pytania, interpretuję w sposób też nowoczesny, tak jak mówiłem o tym wielkim wybuchu i judaizmie, tak w buddyzmie zauważam wątki wręcz z neuronauk. Jak ty byś postrzegał, w ogóle jakbyś mógł przybliżyć nam, co buddyzm mówi o ludzkim umyśle, jak to wszystko działa? I potem jakbyś mógł się jeszcze odnieść na koniec do czakr i New Age'u, bo ja na tym wyrosłem, to jest bardzo strywializowane i przetworzone przez zachodnią kulturę, ale w jakiś sposób mnie to ciekawi, jak w ogóle powstała ta New Age'owa religia już później. Także te dwa tematy, umysł w buddyzmie i New Age. Mógłbyś? To tak, to ja powiem o tym umyśle, a jakbym zapomniał, to mi przypomni drugie pytanie. Oczywiście buddyzmów jest bardzo dużo i niektóre różnice pomiędzy różnymi odmianami buddyzmu to trochę tak jakby porównywać, powiedzmy, zaratusztrianizm i chrześcijaństwo, zakładając, że to są religie blisko wschodnie, więc na pewno nie ma jednej koncepcji. Natomiast nieco upraszczając, ta koncepcja umysłu przez wielkie U, ona jest również podobna do tego, co się wierzy w pozostałych tradycjach dharmicznych.
Ogólnie jedną z takich popularnych metafor jest ocean i fale. Czyli jeżeli mamy fale, zakładając, że fale by myślały, no to falom może się wydawać, że one są jakimiś odrębnymi bytami i czasami na przykład w jednej fali może się wydawać, że o, ja uderzę tę drugą falę, to będę lepszy, na przykład coś takiego. Natomiast te fale są bardzo nietrwałe i ostatecznie są częścią jednego wielkiego oceanu. I w momencie, kiedy ta fala zrozumie, że jest częścią, czy bardziej doświadczy, że jest częścią tego wielkiego oceanu, to w tym momencie takie rzeczy jak na przykład cierpienie spowodowane tym, że druga fala jest wyższa, przestają mieć rację bytu. Dlatego ogólnie umysł to jest dosyć takie niefortunne tłumaczenie, ale w językach zachodnich ono całkiem nieźle działa, więc nie będziemy tutaj tego drążyć. Ogólnie no, założenie jest takie, że umysł przez małe u jest iluzoryczny, natomiast to, co jest naszym prawdziwym ja, naszą prawdziwą naturą, to jest taki umysł przez wielkie u. No i w sumie nie wiem, czy to jest zrozumiałe, bo jeżeli chcielibyśmy wejść głębiej, to niestety musielibyśmy wejść w konkretne nurty, a tutaj się zakopiemy i to nie jest rozmowa na godzinę. Dobra, dobra, słuchaj, zrobimy tak. Teraz New Age, a potem przejdziemy do praktyk duchowych, które sami stosujecie. Tutaj też Paweł... A jeszcze, no? Jeszcze mam pytanie właśnie, czy w takim razie mistycyzm byłoby to właśnie dążenie do połączenia tego umysłu z małej z umysłem z dużą? Albo nie wiem, czy roztopienie się. Połączenie jest dobrym terminem, dlatego, bo część tradycji zakłada, że to ego, tak, czyli ten umysł przez małe u jest czymś iluzorycznym i albo wymaga zniszczenia, albo po prostu zignorowania. W Yoga Sutrach mówi się, że te takie najprawdziwsze jakby ja, to jest Purusha. I ten Purusha, on jest niejako przysłonięty różnymi takimi przeszkodami, naleciałościami, splamieniami. I my, usuwając te przeszkody, i tymi przeszkodami jest również takie iluzoryczne, nieprawdziwe postrzeganie ja, możemy po prostu odkryć naszą prawdziwą naturę. Czyli to trochę tak, jakbyś miał złoty medalion, ale zakurzony. I ty po prostu go polerujesz. On był od początku złoty, ale te splamienia, te naleciałości sprawiają, że ta warstwa kurzu nie pozwala wydobyć z niego tego prawdziwego blasku. A co z nirwaną i z tym, że osiągasz tą nirwanę, ale potem stwierdzasz, że musisz wracać, żeby pomóc innym stworzeniom, które jeszcze jej nie osiągnęły? Znaczy tak, wszystkie nurty darmiczne dążą do jakiejś formy pełnej realizacji. Można to nazwać nibbaną, nirwaną, nirbija samadhi. Jest jeszcze masa innych terminów. Są ogólnie dwie grupy nurtów. Jedna grupa nurtów zakłada, że jest to praca indywidualna i w momencie, kiedy ja osiągnę ten docelowy stan pełnej realizacji, to ja po prostu jestem w tym stanie, natomiast inni muszą osiągnąć to własnymi siłami. Natomiast druga grupa nurtów zakłada, że po osiągnięciu tych wyższych stanów miało miejsce jakaś pomagania. I to w przypadku Badrayany będzie to właśnie działanie w taki sposób, że ty po osiągnięciu oświecenia niejako zostajesz na tym łez-padole i pomagasz. Z kolei na przykład Theravada mówi o czymś innym, że ty specjalnie ociągasz się z osiągnięciem nibany, bo oni tak mówią, nibana, żeby pomagać innym. Ale to generalnie można dać po prostu w takie dwie grupy nurtów. Jedni zakładają, że to jest praca indywidualna, mówiąc tak brzydko, za kogoś się nie najesz na przykład. Jak ja jestem głodny, to ty się nie najesz za mnie jedząc, czyli ja to muszę sam przerobić. A druga grupa nurtów zakłada, że po prostu na wyższych tych stopniach realizacji czymś naturalnym będzie pomaganie innym istotom, żeby one również ciągnęły w górę. Wiesz co, a propos pomagania, bo jak już jakby jesteśmy przy tym temacie wszystkich, łącznie religii darmicznych i tak dalej, i istnienia karmy i reinkarnacji, to wiesz co, bo tutaj jakby no bardzo często pojawia się taki wniosek, że powiedzmy tak jak
u nas w chrześcijaństwie jest na przykład jałmużna czy pomoc biednym i tutaj bardzo często pojawia się taki wniosek, że powiedzmy w tych religiach jest to ograniczone właśnie ze względu na to, że jakby według tej filozofii no, można by powiedzieć, że ktoś jest sam sobie winien, że obecnie jest w takiej sytuacji, w jakiej jest. Stąd jakby kasty, tak jak w Indiach i feudalizm. I mnie, jakby, bo my tutaj dużo dyskutujemy o mitach, dużo dyskutujemy o założeniach, a ja cały czas jakby chciałbym wiedzieć, bo ty tam jesteś, Darek, i jakby znasz tych ludzi i chciałbym, żebyś jakby powiedział, jak to w rzeczywistości wygląda, nie? Jakby więcej, no bo jakby założenia i mity, okej, jest to bardzo ciekawe, natomiast jakby czy, właśnie jak to wpływa realnie na życie tych ludzi i co z tych założeń religijnych jakby faktycznie jest jakby społecznie i indywidualnie można jakby zaobserwować. Tutaj podaję przykład jakby tej pomocy biednym, no i tego feudalizmu, który jest... Bo moje obserwacje są takie, że tutaj taka pomoc jest silniejsza. Ja dopiero będąc w Azji nauczyłem się również dawać jałmużnę biednym. Będąc w Europie, ja miałem takie myślenie, że to ich jakoś tam rozleniwia, coś tam. Natomiast tutaj tak naprawdę moi przyjaciele stąd nie nauczyli dawać jałmużnę. To się wiąże z tym, że tak jak obecnie w Europie, tylko tu też warto się zastanowić, na ile Europa obecnie jest wierząca, nie? Ale obecnie w Europie jest taki, często się mówi o tym, że każdy może wszystko, że ja swoją ciężką pracą mogę zmienić swój status społeczny. I w tym kontekście, oczywiście nie mówię, że każdy Europejczyk tak robi, ale w tym kontekście może pojawić się myślenie, że skoro ja swoją ciężką pracą mogę zmienić swój status społeczny, to dając jałmużnę szkodzę temu biedakowi, bo go rozleniwiam. Natomiast tutaj jest takie myślenie, że okej, możesz działać, ale może być sytuacja, w której ty w tym konkretnym życiu nie będziesz mógł jakoś mocno zmienić swojego statusu społecznego. Przykładowo, wiesz, ja widziałem takie półkoczujących pasterzy kóz. I ja na przykład nie mam pomysłu, jak oni mogliby osiągnąć jakiś super awans społeczny, skoro oni na przykład nie mają kasy na edukację swoich dzieci. Generalnie to, czym oni się zajmują, to właśnie pasanie kóz i między innymi proszenie o jałmużnę. Nie? I tutaj wbrew takim pozorom, że oho, zła karma, dobrze ci, tak? Wbrew pozorom tutaj dość silne, zauważyłem, jest takie wrażliwość na takich osób, wrażliwość na takie osoby, właśnie ze względu na to, że tutaj jest takie myślenie, że być może, jak spotykam pana żebraka, być może ty, panie żebraku, jesteś w takiej sytuacji, że ty w tym życiu nie będziesz mógł osiągnąć sukcesu, powiedzmy, gospodarczego, więc ja cię choć trochę złagodzę twoje cierpienie, choć trochę cię wesprę. Też spotkałem się z takimi naukami, i to konkretnie od lamy buddyjskiego, że często narzekamy, że jesteśmy zbyt biedni, że nam się nie powodzi, ale kiedy zaczynamy pomagać innym, także materialnie, to okazuje się, że odkrywamy tak naprawdę, jacy my jesteśmy bogaci, jakby mamy środków. To jest bardzo jeszcze ciekawe. Tak, a propos tej zła karma, dobrze ci. Jeżeli jesteśmy konsekwentni, jeżeli ja naśmiewam się z ciebie, że tobie jest dobrze, bo cierpisz, generuję złą karmę. Więc jeżeli ktoś konsekwentnie wierzy w karmę, jeżeli tobie jest gorzej, ja jestem dla ciebie życzliwy. Dzięki temu ja zmniejszam twoje cierpienie i automatycznie też sam zbieram te dobrą karmę, nie? Okej, okay, pod tym kątem Zachód wydaje się jakiś zatruty mocno, ale słuchaj, no, nie przesadzam. Zostawmy to. Ja bym bardzo chciał, może kiedyś przy innej dyskusji możemy porozmawiać o aspektach społecznych Indie versus Zachód. Natomiast jeszcze na koniec, bo będziemy już zmierzać ku nowemu działowi, że tak powiem. Zanim dam ci spokój, to chciałbym cię spytać o New Age. Jak to się stało, że pewnego rodzaju duchowość wschodnia przeniknęła na zachód w takiej mocno wykoślawionej formie? I co to są te czakry? Także, i czy one są w naukach hinduizmu? I jeszcze jakbyś na koniec też powiedział o tej jodze, o szkole, jaką jest joga, nurcie. Także... No więc tak, zacznijmy o tym, że ja się New Age'em nigdy nie zajmowałem. Natomiast
No jakby ja jakoś zawsze byłem związany z drogami tradycyjnymi, więc mogę to bardziej powiedzieć przez pryzmat nauk tradycyjnych. Z moich obserwacji wynika, że w przypadku New Age'u osoba praktykująca jest sama sobie głównym autorytetem. Więc jeżeli na zasadzie, że jeżeli ja coś czuję, że to jest dobre, to jest dobre. I w tym kontekście zauważyłem, że dochodzi do pewnego takiego supermarketu, no bo jeżeli to ja decyduję, tylko ja decyduję, co jest dla mnie dobre, nie mam jakby żadnego przewodnictwa w postaci nauczyciela, tradycji, jakichś takich reguł narzuconych z góry, no to w tym momencie ja mogę na zasadzie hipermarketu po prostu iść gdziekolwiek, wybierać sobie dowolne tradycje, czerpać z dowolnych tradycji dowolne elementy i przekształcać je w dowolny sposób. Tylko ja tu zaznaczę, że no, ja patrzę z perspektywy tradycyjnej, więc myślę, że tutaj też warto byłoby zapytać później kogoś, kto się zajmuje tym New Age'em. No i patrząc z punktu widzenia tradycji, rzeczy, które istnieją od na przykład 3-4 tysięcy lat, tak jak tutaj bywa, to są rzeczy w pewnym sensie sprawdzone. Czyli przykładowo, jeżeli mamy szamana nepalskiego, Dakri, nie? Mamy Dakri, który ma pewne rytuały, które on otrzymał od swojego nauczyciela, który otrzymał od swojego nauczyciela i to czasem jest 20 pokoleń. Na przykład mój nauczyciel to jest 27 pokoleń przekazywania. Nie? Oni przez ten czas mogli zobaczyć, jak te praktyki działają. Także na pokolenia, bo to praktykował mój dziadek, mój pradziadek. Ja wiem, czy on chorował, ja wiem, czy on, powiedzmy, pił alkohol i tak dalej. Natomiast jeżeli ja sam w sobie tworzę pewien taki koktajl religijny, czy tam powiedzmy duchowy, no to okej, ja jakby nie mówię, że to jest złe, ale tutaj z perspektywy tradycyjnej my nie do końca możemy stwierdzić, jaki to ma na nas wpływ, bo może się okazać, że pewne rezultaty, pewne konsekwencje będą na przykład za 20 lat, albo dla moich dzieci, albo dla moich wnuków. Dobra. Więc to jak myślisz, jaki jest powód wypierania jakby religii na Zachodzie przez właśnie te wszystkie new age'owskie zlepki? Czy to nie jest, powiedzmy, taka ojkofobia i czy to nie jest takie zachłysnięcie się ateizmem, a później na siłę wypełnianie tej luki, która powstała po odrzuceniu czegoś? Bo tak to wygląda. Mam wrażenie, że to jest po prostu łatwe. Dlatego, bo w momencie, kiedy masz na przykład nauczyciela, albo przyjmujesz pewną tradycję, to tam są często rzeczy, które nam się nie podobają. Ja na przykład mając 7-8 lat, bo wtedy zacząłem praktykować, też inspirowany przez mojego tatę, mi się na przykład nie podobało, czemu tam w tej darmie ciągle o tym cierpieniu gadają. To powinni mówić o zabawie, nie? O radości. Ja dopiero będąc starszym zacząłem dostrzegać w tym, zacząłem to pełniej rozumieć, nie? Natomiast w momencie, kiedy ja jakby tworzę sobie, wymyślam sobie zasady, zmieniam je kiedy chcę, wybieram co chcę, to jest przede wszystkim bardzo łatwe, bardzo przyjemne. Nie? Po prostu to jest lekkie. Nie? No dobra, i tutaj ja nie chcę demonizować takich osób albo mówić, że to jest jakieś tam złe czy niedobre, natomiast no z perspektywy tradycyjnej no nasza droga jest inna. Nie? O co chodzi w czakrach i czy ty się spotkałeś z tym w tych nurtach tradycyjnych? To jest temat bardzo skomplikowany, dlatego, bo jest bardzo wiele tradycji. Niektóre tradycje skupiają się na czakrach przy okazji, dla innych to jest jakaś główna baza pracy, dla jeszcze innych to jest coś całkowicie z boku, czym nie warto się interesować, przykładowo w Yoga Sutrach, czyli najstarszym, najważniejszym tekście o jodze, dotyczącym jogi. O czakrach jest mniej więcej jakaś półtora linijki tekstu, albo jeszcze mniej, dlatego, bo patrząc z perspektywy Patanjalego, czyli autora Yoga Sutr, podczas naszego rozwoju duchowego te czakry, czyli jakieś formy centrów energetycznych, one automatycznie i naturalnie również będą się aktywować, więc sobie nie ma sensu sobie strzępić jęzora, nie? na ten temat. Natomiast okay. są tradycje w Indiach, które skupiają się na tych czakrach, tylko że tu znowu trzeba by było dokładnie dowiedzieć się, co dana tradycja mówi na ten temat, bo tego jest naprawdę multum. Natomiast w ramach ciekawostki wiele tekstów starożytnych pisząc o czakrach ma na myśli po prostu opisy anatomiczne, czyli w sumie nuda dla kogoś z zachodu. Opisują po prostu na przykład tarczycę albo grasicę albo serce i po prostu nadają temu jakieś terminy zgodne z aktualną wiedzą.
na tamte czasy. Dobra, jeszcze na koniec, to już jest joga, bo ty jesteś z tej szkoły i joga nie polega po prostu na robieniu skomplikowanych figur gimnastycznych, które mi osobiście bardzo słabo wychodzą, ale jest też filozofią, nauką, nurtem myśli i ten nurt jest ważniejszy nawet od tych wikibasów. Także jakbyś mógł przybliżyć nam ten nurt. Czy on jest w ogóle hinduistyczny, buddyjski? Jaki to jest? Do czego to się wlicza? Nie da się tego łatwo zliczyć, bo z jednej strony filozofia jogi i filozofia buddyjska możemy wskazać, że mają pewne te same źródła, na przykład filozofię Sankhi. Z drugiej strony są badacze, którzy wliczają jogę do hinduizmu. Z trzeciej strony są badacze, którzy na odwrót twierdzą, że w żadnym wypadku to nie będzie hinduizm. Zależy, wiele zależy od badacza i od sposobu kategoryzacji. Natomiast odwołując się do najstarszego i najważniejszego tekstu o jodze, czyli do Yogasutr, Patanjali, czyli autor Yogasutr, prezentuje pewien kompletny system rozwoju dla człowieka. I on porusza tam zarówno elementy społeczne, jak i psychiczne, jak i fizyczne. I mówiąc bardzo skrótowo, to możemy określić, że filozofia jogi w ujęciu tym starożytnym tym się zajmuje. Natomiast w ramach ciekawostek, Patanjali jako autor Yogasutr, on raczej jest neutralny religijnie. I tak jak możemy spotkać nurt bhakti yogi, tak? Bhakti yoga, czyli połączenie poprzez wielbienie, które są po prostu teizmem 200%, polegającym niemal tylko i wyłącznie na tworzeniu relacji z Bogiem, z Bóstwem, o tyle ta yoga w Yogasutrach, ona jest neutralna. Tam jest jedna z praktyk, jest tam wspomniane, że jeżeli praktykujemy praktyki religijne, to możemy nawiązać łączność z dowolnym bóstwem. Ale to jest jakby wymieniona jedna z kilkunastu po prostu praktyk obojętnych i opcjonalnych. Więc jakby sama yoga, jeżeli chodzi o Yogasutry, raczej skłaniałbym się do terminu filozofia. Ponieważ tam religia jest na zasadzie chcesz, wierz, nie chcesz, nie wierz. Nie mówią ci też, w co masz wierzyć. Nie? Natomiast bardziej podkreśla się właśnie te elementy moralne. Na przykład jest taki fragment w Yoga Bhashyi, komentarzu do Yogasutr, że praktyka religijna nie może obejmować składania ofiar, bo to łamie przykazania Ahimsy chociażby. Dobra, a jaka jest filozofia jogi? Co nam mówi? Jak powinniśmy żyć, myśleć, jak wyglądać? Znaczy, co w tym jest? Podstawą o co chodzi? Podstawą jest to, co w pozostałych nurtach darmicznych, czyli mamy podstawowe zasady moralne, gdzie najważniejszym tą zasadą jest niestosowanie przemocy i w szerszym ujęciu taka życzliwość, czy inaczej można powiedzieć miłująca dobroć. Natomiast no, tutaj mamy też, jakby Patanjali podzielił jogę na 8 stopni. Jakby pierwsze 2 stopnie to są takie typowo kwestie moralno-społeczne. Stopień trzeci to jest właśnie, to są właśnie wygibasy, które wcale nie muszą być wygibasami, czyli skupienie się na zdrowiu fizycznym. Natomiast pozostałe stopnie to jest już po prostu praca z umysłem poprzez skupienie się na przedmiocie świadomościowym, czyli po prostu poprzez medytację, która tutaj nie jest ściśle określona, co ma być tym przedmiotem świadomościowym, więc ja mogę wpatrywać się w obraz bóstwa, ale równie dobrze mogę skupiać się na swoim oddechu. Tak jak mówiłem, Patanjali jest neutralny, on jakby nie nakazuje ci, w co ty masz wierzyć albo jak ty masz na przykład dokładnie praktykować, bo mamy różne potrzeby, różne predyspozycje, więc dla jednego lepsza może być praktyka skupienia na oddechu, a drugi może osiągnąć lepsze rezultaty, kiedy patrzy się w obrazek. Albo w plenum. Wiesz co, Darek, wiesz co mnie bardzo urzekło, jak kiedyś rozmawialiśmy na temat jogi? Właśnie ten brak przemocy, ale przemocy wobec samego siebie. To było w kontekście zachodnich sportów, w których jest konkurencja, w których tak naprawdę zmuszamy samych siebie i stosujemy przemoc. Moje godzinne które ci wysyłałem. Dokładnie tak. I to jakby, powiem ci, zrobiło na mnie wrażenie i ja tutaj bym upatrywał takiej wartości, że jakby nie ma konkurencji i nie robimy krzywdy sobie, bo uważam, że ten zachodni sport nastawiony na konkurencję jakby powoduje chęć rywalizacji, powoduje ja jakby to, lepszy, że no... Tak?
Ja ci pokażę. Tak, dokładnie. Dokładnie, a jak wiesz, jakby, no powiedzmy, ja w swoim życiu uprawiałem sporty, które są bardzo mocno kontuzyjne i w pewnym momencie zacząłem szukać czegoś, co pozwalałoby mi zachować zdrowie przy jakimś tam aktywności fizycznej i nie jest to proste, naprawdę. Nie jestem w stanie wymienić sportu, który by jakby nie powodował, zawsze będziemy mieli jakieś koszta, a tutaj to, co ty mi powiedziałeś na temat jogi, co ja wtedy bardzo mocno zapamiętałem, to było właśnie to brak przemocy, ale przemocy wobec jakby samego siebie. Wobec każdej drogi istoty, czyli ciebie też, nie? Ja ostrzegam... Ja ostrzegam... Jeżeli mówimy o praktykowaniu asan, tak jak są opisane w Yoga Sutrach, to tam nie ma miejsca na krzywdzenie siebie, nie? Ja ostrzegam, że wygibasy związane z jogą mogą na przykład powodować jaskrę, ale to zależy. To zależy od bardzo wielu czynników. Bardzo popularne są uszkodzenia na przykład odcinka lędźwiowego, jeżeli ktoś właśnie nieprawidłowo różne rzeczy robi, nie? Dobra. Ale pewnie dlatego to jest złożony system. Jak ja miałem 8 lat, to oczywiście, że ja praktykując asany, wiecie, tam chciałem jako dziecko, oczywiście, że miałem takie postrzeganie mocno płynące z ego, nie? Ale z biegiem czasu właśnie też bardziej zrozumiałem te nauki. Dobra, słuchaj. Mam takie pytanie bardziej ogólne może, jeśli można. Właśnie jeśli chodzi o to, co mówiłeś o New Age'u, że to jest pójść na łatwiznę, że tak się lepi, nie trzeba różnych rzeczy przestrzegać albo no, pewnych rzeczy obciążających może obowiązków czy coś takiego. I dlaczego to, dlaczego łatwe musi być złe? Bo na przykład jak spojrzymy sobie na rozwój ludzkości i tak dalej, to widzimy, że to ten rozwój ludzkości nam pokazuje pewne usprawnienie, ułatwienia, że to się pojawia i że ludzie do tego w pewien sposób dążą. Z drugiej strony często różne religie, też to jest trochę zbadane, że religie zyskują często popularność, jeśli rzeczywiście nakładają pewien obowiązek, bo ludzie się do tego przywiązują, że skoro coś temu poświęcili, to też to jest ok, bo musi być uzasadnione. Czyli jak myślicie właśnie o tej metodzie dojścia w różnych religiach, czy albo ogólnie w różnych ideach, czy społecznych, czy i tak dalej, czy religijnych, czy to, co łatwe, to jest na pewno tak złe? To ja się może tak przyczepię, bo ja właśnie unikałbym tego terminu złe. Tak jak mówiłem wcześniej, inaczej, w tradycyjnych nurtach to jest tak, że jest jakiś nauczyciel i on pewnymi metodami doświadczył konkretnych rzeczy. I teraz on, przekazując swojemu uczniowi te metody, no jest bardzo duża szansa, że uczeń również doświadczy tego, co doświadczył nauczyciel. Czyli możemy się spodziewać konkretnych rezultatów. Natomiast w momencie, kiedy my tworzymy od zera jakąś praktykę i robimy to według naszego takiego widzimisię, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą konsekwencje. Ja nie mówię, że to musi być złe, niedobre, bo możliwe, że ktoś będzie tutaj się w tym się odnajdzie i osiągnie jakieś nowe, zupełnie inne doświadczenia. Natomiast no, droga tradycyjna na pewno jest bardziej przewidywalna, natomiast w drodze tradycyjnej również mamy elementy bardzo proste, bo ktoś może przez całe życie mantrować Om Mani Padme Hum i też może osiągnąć oświecenie. Ja zresztą widuję tutaj w świątyniach podczas pucz buddyjskich tybetańskie babcie, które klepią przez całe życie jedną mantrę na mali i to wcale nie znaczy, że ich praktyka, będąca prostszą praktyką, jest jakaś gorsza. Po prostu dla nich na tę chwilę ta praktyka może być odpowiednia, więc jak najbardziej to, co łatwe, wcale nie musi być gorsze. A nie sądzicie, że New Age po prostu jest religią na łatwe czasy? Bo ja mam coś takiego, że jakby religie też dają model radzenia sobie z cierpieniem i ludzkość przez całą historię swojego gatunku jednak z tym cierpieniem się mierzyła. My dzisiaj żyjemy w stosunkowo bardzo dobrych czasach i ja widzę, że New Age jakby jest bardzo fajny w zaspokojaniu potrzeb emocjonalnych. W ogóle jest bardzo emocjonalny i mniej racjonalny. Ja się zgodzę z tobą, bo ja na przykład wszedłem w New Age w zasadzie próbując wytłumaczyć sobie moje doświadczenia z psychodelikami. I to był etap w moim życiu, kiedy ja nie miałem dużych problemów, nie miałem wysokiego poziomu cierpienia. I w momencie, kiedy to cierpienie znacznie wzrosło później,
to New Age w ogóle nie odpowiadał na tego typu pytania. Chrześcijaństwo na przykład dużo lepiej na tego typu sprawy. O to mi chodzi. Mhm. Wiecie, to podoba mi się to, dlatego, bo to fajnie pasuje do metafory, do darmicznej metafory klatki. Mianowicie czasami może być sytuacja, że jesteśmy zamknięci w klatce i może się okazać, że ta klatka jest otwarta, my możemy z niej wyjść, tak jak mówiliśmy, że jest cierpienie, jest metoda usunięcia i można tego dokonać, ale może się okazać, że w tej klatce na przykład jest PlayStation. Nie? I w przypadku właśnie takich właśnie łatwych klatek, jak to mówisz, może być oczywiście mniejsza motywacja do opuszczenia tej klatki, ale jeżeli przyjmiemy interpretację tradycyjną, to nawet jeżeli w tej klatce jest PlayStation, które może jakoś przywiązywać mnie do tej klatki, to co zyskamy opuszczając tę klatkę, jest o wiele bardziej satysfakcjonujące niż to PlayStation w klatce. Ale wymaga poświęceń. Tak, wymaga na pewno pewnej dyscypliny, pewnej praktyki, pewnej pracy, nie? Mhm. Mówiłeś, Darku, tutaj jako jakiś tam małolat, jakby byłeś skupiony na tych rzeczach fajnych w religii, prawda? Opowiadałeś jakby i tu mi się nasunęło właśnie to, że to jest właśnie to, że jakby... Wiesz co, nie wiem, czy na rzeczach fajnych, ale na pewno postrzegam to w taki prostszy sposób. Ja też bardzo szybko odkryłem, że właśnie pewne praktyki potrafią właśnie zniwelować te dyskomforty, nie? Więc chyba niekoniecznie to, co mówisz. Bardziej chodzi mi o to, że będąc osobą młodą, mającą mały bagaż doświadczeń, a szczególnie mały bagaż doświadczeń cierpienia, prawda? Mhm. Jakby skupiłeś się na danym aspekcie. I ja to porównuję do dzisiejszego społeczeństwa, które według mnie ma stosunkowo bardzo mały bagaż cierpienia. W sensie my cierpimy o wiele mniej niż nasi przodkowie w historii gatunku i być może jakby religie te właśnie new age'owe jakby są lepiej do tego dostosowane. Gdybyśmy mieli jakby ogromny kryzys egzystencjonalny, potrzebowali poczucia celu i motywacji, to myślę, że o wiele lepiej sprawdziłyby się inne religie. Tak mi się wydaje. Mi się wydaje, że ten termin dostosowany może nie jest do końca trafny. Ja jednak tutaj bym tak skłaniał się ku temu, że one faktycznie mogą być łatwiejsze i prostsze do realizacji, kiedy są łatwe czasy, ale zastanawiam się, czy rezultaty jednak nie są czymś mniej takim satysfakcjonującym, końcowe rezultaty, niż właśnie te ścieżki tradycyjne. Znaczy ja, to co ja mówiłem, jakby ja nie nawiązywałem do religii tradycyjnych, tych darmicznych, tylko jakby, no dobrze się zrozumieliśmy, ja mówiłem konkretnie o New Age'u, bo jakby to co ty praktykujesz, to ja jakby wiem i to ja jakby do tego nie nawiązywałem. Mówiłem konkretnie o New Age'u jako o zlepku praktyk religijnych, znaczy ja wiem, co ty mówiłeś, wybieranych randomowo. No. Tak, ja właśnie to miałem na myśli, ten zlepek, mm-hmm. że wydaje mi się, że on może być łatwiejszy, przyjemniejszy, lżejszy, tak, bo nie mamy tego bagażu, ale w ostatecznym rozrachunku z mojej perspektywy jednak zyskamy więcej, przyjmując chociażby tę perspektywę darmiczną, aczkolwiek no, nawiązując do Patanjalego, są różne osoby i te różne osoby mogą mieć też różne potrzeby praktyki, mogą też odnaleźć się w różnych sposobach tej praktyki, więc ja tutaj jakby w żadnym wypadku nie mówię, że to jest niedobre czy gorsze, nie? Chciałem o coś zapytać Pawła, bo tak w ogóle jest taki punkt w naszej dyskusji na sam koniec, jak już wszystko przerobimy, jakie są nasze osobiste przekonania, ale też jakie są nasze praktyki duchowe. Moje praktyki duchowe są bardzo ograniczone i leniwe. Ja sobie medytuję od czasu do czasu, zwłaszcza jak jest mi gorzej. A jak mam jakieś duże problemy ze zdrowiem czy coś, to nawet się modlę, ale to jest bardziej taki stan, kiedy ja jestem w jakiś sposób emocjonalnie niezrównoważony bardziej. Natomiast to są takie bardzo sporadyczne i bardzo od wielkiego dzwonu praktyki, kiedy ja coś takiego robię i staram się też raz na rok jeszcze jeść grzyby. To też jest w jakiś sposób duchowe dla mnie. To jest cała moja duchowość, ona nie jest jakaś bardzo głęboka. Ja siadę w zupę grzybową. Bardzo smacznego. Natomiast te wszystkie doświadczenia
moje wierzenia były bardziej formowane przez moje doświadczenia. To nawet nie były wierzenia w takim tradycyjnym znaczeniu, co próby interpretacji zjawisk, których doświadczyłem, a które nie są wyjaśnione przez taki naukowy światopogląd. Natomiast moje praktyki duchowe są bardzo ograniczone. Ja chciałem ciebie, Paweł, zapytać, bo myśmy wielokrotnie rozmawiali i o filozofii, i o religii, natomiast nigdy nie dowiedziałem się, jakie są twoje przekonania duchowe, religijne, filozoficzne. Czy ty jesteś człowiekiem wierzącym w coś? Bo ja odniosłem wrażenie, że jesteś religioznawcą, który jest w zasadzie ateistą. Znaczy nie tyle ateistą, co osobą, która nie wyznaje, ma wielką wiedzę o kabale, o judaizmie, ale nie jest Żydem, tak jak kiedyś nasz kolega na przykład, który został potem rabinem, który autentycznie wierzy w to. Jakbyś mógł powiedzieć o swoich własnych przekonaniach i wierze, panie Pawle. Więc generalnie mam taką postawę dość jak powiedzmy naukową, czyli że nie zakładam, nie przeczę, ale dostępnymi środkami sobie sprawdzam, interesuję się. Nie? Bardziej bym powiedział agnostycka. Aczkolwiek no może gdy są ludzie młodzi, to wtedy bardziej są jakieś poszukiwania, zastanawianie się, czy to w tamto, czy wierzyć, czy nie wierzyć, w co i tak dalej. Ale później, ale tak generalnie to nie przyjmuję czegoś. I ty nie praktykujesz. Nie praktykuję. A tak nawet z ciekawości, tak. Żeby coś. Z ciekawości to tak. Rozumiem. Z ciekawości tak, aczkolwiek tutaj też mnie interesuje to, bo w religiach bardzo istotne jest właśnie też nie to, że sobie połączysz jakkolwiek, to jest bardziej filozofia. Tylko tutaj na przykład masz jakiegoś nauczyciela, który ma pewną przebytą drogę, pewien kontekst. Więc mnie interesują też konteksty, ludzie, w jakim to otoczeniu działa, nie tylko judaizm. Też jeśli chodzi o takie bardziej prywatne kwestie, no to też no, wśród moich tam przodków w rodzinie tam różne religie się znajdzie, czy wyznania. Więc to też jakoś od razu. Ale ja ci powiem, że to jest dla mnie fascynujące, bo jakby będąc tak głęboko w religiach, być w pewien sposób areligijny. Znaczy, ja mam w sumie to samo trochę z polityką. Znaczy, poodbijałem się od różnych partii i w pewien sposób zostałem apolityczny, nie głosuję i tak dalej. Ale chciałem cię spytać, czy twoje doświadczenia duchowo-mistyczne w życiu jakoś na ciebie wpłynęły, czy ty po prostu uznałeś, że to no jakieś, że tak powiem, zwarcie w mózgu, nie wiem jak to zinterpretować tak naprawdę i dam sobie z tym spokój, idę zrobić zakupy w Biedronce. Jak ty to widzisz? No znaczy na przykład, widzisz? No nie wiem, powiedzmy, że jeżeli się też jakby w dzieciństwie też widziałem, że pewne kwestie są też nieistotne, czy ta religia, czy inna, to trochę by była kwestia społeczna albo tożsamościowa czasami, a czasami nawet nieistotne, bo na przykład jak była Wielkanoc, kiedy do wsi przyjeżdża, kiedy Wielkanoc była jednocześnie katolicka i prawosławna w tym samym dniu, no to u nas we wsi jest cerkwia i tam sobie o 10 przychodzi ksiądz ten polski, katolicki i tam kropi, poświęca to pokarmy, koszyczek. No i za godzinę ci sami ludzie przychodzą do baciuszki, żeby to samo poświęcić. No bo dwa razy to już jest lepiej, nie? Ale, a czasami też ludzie się kłócili. A czasami ludzie się kłócili na przykład z tej kwestii, że... Takie polskie podejście. Tutaj też najlepiej pójść do wszystkich świątyń. Zawsze więcej błogosławień. No dobra. Ale poczekaj. Załóżmy, że to mówisz o takich rzeczach, które są trywialne, ale chciałem cię zapytać o doświadczenia, nie wiem, psychodeliczne i co? Jakby stwierdzasz, że okej, nieważne, idziemy normalne życie. Nie no, znaczy też takie prozaiczne kwestie też prowadzą do jakichś wniosków, nie? Albo tak jak się poznaje tam w dzieciństwie, w piątej klasie gdzieś mamy na historii o powstaniu protestantyzmu, też są jakieś różnice o wolnej woli, mówią, czy jest predestynacja, czy nie, to też się młody człowiek zastanawia, więc no to wpływa też różne substancje psychodeliczne też. Dobra, wpływają. Ale co ty myślisz? Aczkolwiek... Co ty konkretnie myślisz? Ja nie wiem, znam cię tyle lat i ja nie wiem. No jeśli chodzi o kontekst taki, wiesz, religijny, to jest trochę poza mną, więc jestem bardziej obserwatorem. To jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ludzie sobie z różnymi rzeczami radzą, tak samo jak inne kwestie też mnie interesują.
Aczkolwiek to nie są też rozwiązania dla mnie, typu na przykład praktyki religijne. No substancje psychodeliczne to wiadomo, że no to w sumie to jest coś, co się kończy. Ile razy można to samo, powiedzmy, to są pewne takie przełomów, nie można mieć. Ale jak to wpływa na twoje myślenie o świecie? To znaczy, nie wiem, masz, nie wiem, utratę ego i poczucie jedności ze wszechświatem i czy to wywołuje w tobie na przykład chęć zastanawienia się, o, może świat działa w jakiś tam sposób i tworzy twój światopogląd? Czy traktujesz to... Ale nie nazwałbym tego religijnym. A duchowym? Postawa kolegi, wiecie co? Postawa kolegi wydaje mi się właśnie typowa dla badacza, bo ja mając chociażby związek trochę z Uniwersytetem Śląskim, i okolice, nie Katowice ogólnie, to właśnie poznając osoby, które na przykład zajmują się hinduizmem czy medytacją, to są często osoby, które same nie praktykują. I pamiętam moją rozmowę z profesorem Kurmatyckim, który często on bada różne rzeczy związane z jogą, z medytacją pod kątem psychologicznym. I on właśnie mówi, że, bo ja też mam w planach takie tam też doktorat na tym polu, on właśnie mówi, że to byłoby unikalne, ponieważ ja jestem praktykujący. I nie dość, że mam wiedzę teoretyczną, to mam też doświadczenie, ale z tego, co zaobserwowałem, to właśnie taka postawa badacza, który jest obok, to jest chyba coś klasycznego, albo przynajmniej częstego. Znaczy ja też jestem przy okazji po filozofii, więc to przekłada bardziej w tym kierunku, nie na duchowość religijną, tylko na pewne wnioski też pewne takie doświadczenia otwierają, że wskazują bardziej, że coś mogę zanegować, zakwestionować i mogę też to bardziej, to też jest takie silniejsze odczucie, że to kwestionuję, że to jest takie bardziej całościowe, całkowite, albo że nic nie ma, albo że na przykład, że człowiek potrafię się albo sam to odczuć, albo na przykład podczas pewnej praktyki czy substancji, albo też czytając o tym, to też mogę w pewien sposób to o tym wczuć się, w to pomyśleć. Rzeczywistość na przykład nie jest taka, albo jest taka. I to bardziej się przekłada na pewne takie eksplorowanie rzeczywistości już w tym aspekcie, niż budowanie sobie tego, że na pewno musi coś być innego niż rzeczywistość. Ale z konkretnym nurtem filozofii też się chyba nie utożsamiasz, co? Z jednym, znaczy ja tutaj nie przyjmuję, że z jednym, tutaj jest różne nurty, z których każdy coś tam mógłbym przyjąć, aczkolwiek no na przykład, nie wiem, stoicyzm mi się wydaje spoko. Ej, dobra. Stoicyzm jest taki podobny do jogi w tym momentalnym. Tak, jeśli chodzi o takie bardziej praktyczne filozofie, nie? Wiecie co, ja to w sumie rozumiem. Ja rozumiem twoją postawę, ja mam coś takiego z polityką. Jak mnie ktoś pyta, czy jestem na lewicy, czy prawicy, ja mówię, że w sumie tak bardziej na lewicy, ale mam otwartą głowę na różne wątki, także spoko. I Łukaszu... Ale wiecie co, bo no? mi się wydaje, bo ja jak tutaj słucham i wiesz, ja mam troszeczkę podobnie. Wydaje mi się, że powiedzmy będąc religioznawcą, czy w ogóle osoba będąca ekspertem w danej dziedzinie, to jest to jak najbardziej uzasadnione i wręcz jakby będzie sprzyjać to danej ekspertyzie, w sensie, że to jest obiektywne spojrzenie, które jakby no, nie opowiadanie się przy żadnej kwestii jakby pozwala naprawdę jakby racjonalnie badać daną kwestię. Natomiast według mnie ma ten duży minus, że myśmy z Bartkiem mieli poprzednią rozmowę z Adamem Golańskim. Mi się bardzo podobało to, co on mówił. To jest żywa wiara z rytuałem, ona ma faktyczne przełożenie i wpływ na życie. I wydaje mi się, że takie teoretyzowanie i brnięcie w analizę jakby nie stworzy motywacji do niczego. To jest czysto eksperymentalne i badawcze, żeby jakby ta religia miała realny wpływ, jakakolwiek religia, na życie, ona wydaje mi się musi być przełożona na praktykę. Tak to widzę. To jest trochę też to, co ja podkreślałem, mówiąc za każdym razem, że w momencie, kiedy ja coś praktykuję, to kiedy ja mówię na przykład o hinduizmie, no to chcąc, nie chcąc, ja na to będę patrzył przez mój pryzmat, ponieważ ja coś praktykuję stamtąd. Nie? Dokładnie. Natomiast osoba całkowicie neutralna, ona możliwe, że
Byłoby, jej wypowiedzi możliwe, że byłyby bardziej akademickie, czy jakieś tam bardziej właśnie takie neutralne. Nie? I to też jest potrzebne, jako próba stworzenia opisu czegoś, z czego ktoś inny będzie mógł skorzystać. Natomiast indywidualnie dla tej danej osoby, to jest to, co tutaj było. Bartek jakby, ja Bartka rozumiem, usilnie chciał się dowiedzieć o jakby indywidualne stanowisko, a otrzymywał ekspertyzę, no ale jakby, znaczy ja to rozumiem, jedno i drugie jest potrzebne, tak? Dobra, jedna rzecz. Ja nie trawię ludzi, którzy rozmawiają o psychodelikach, ale nie mieli tego doświadczenia, tylko mają akademickie wykształcenie w temacie. I jestem, bo ci ludzie jakby nie wiedzą często, o co tak naprawdę chodzi. A ujęcie w słowa tego, o co tak naprawdę chodzi, jest bardzo trudnym. Coś jakby... To trzeba poczuć, więc wydaje mi się, że... To też mi się wydaje, że trochę jak doświadczenie mistyczne, też no jak tak. Możesz sobie zbudować porównanie, że tak, ktoś ma jakieś doświadczenie, tak, ale ja chciałem, nie wiadomo jakie. Ja chciałem wiedzieć, jakie ty masz osobiste doświadczenie mistyczne i co z nich wyniosłeś dla swojego widzenia świata. Nie nazwałbym, żebym miał mistyczne doświadczenie. Okej, okay, to jest w sensie, bardzo ciekawe. Że to, jak też podczas wcześniejszej rozmowy, to też rozmawialiście i tam też pojawiła się wątpliwość, że ktoś mówił, że narkotyki, że substancje psychoaktywne to jest coś innego, nie? To jest też trochę inne doświadczenie. Są pewne analogie, albo są też takie nurty czy różne religie, które rzeczywiście używają substancji psychoaktywnych, ale jednak jest to trochę inne, mimo pewnych podobieństw, jednak nawet to jest trochę inne jakościowo. No ja bym osobiście... Trzeba mówić o doświadczeniach psychodelicznych i mistycznych trochę oddzielnie. Chyba że w pewnym momencie można z różnych powodów przejść do doświadczenia mistycznego, także z powodów doświadczeń psychodelicznych. Ja widziałem, ale nie jest to konieczne. Ja widziałem podobieństwa między medytacją a psychodelikami duże, ale to mniejsza z tym. Mniejsza z tym, Łukaszu, bo... No, to są różne zmiany świadomości. Wychodzisz po prostu z pewnego stanu. Ale analogiczne, podobne, takie... Tak. Okej, okay, ale Łukaszu, chciałem jeszcze ciebie zapytać, bo o tobie też nie do końca... Znaczy inaczej, o Dariuszu ja sobie jestem w stanie wyobrazić rozmaite praktyki, które on poświęca pewnie, nie wiem, godziny w ogóle w ciągu dnia, okej? Okay? Jeśli nie, to zdementuj. Natomiast Łukaszu, jak jest u ciebie? Bo ty, wiem, że jesteś chrześcijaninem i masz pewne tam z kościołem katolickim wątpliwości i co ty praktykujesz, co robisz, jak to u ciebie działa? No, ja tutaj mam chyba bardziej podobnie jak Paweł niż jak Darek, bo ja też jakby jestem na tej warstwie filozoficzno-ideologicznej, powiedzmy, ona mnie interesuje, zajmuje jako, można by to postrzegać jako po prostu filozofię, a nie religię. I jakby tutaj jest moje zainteresowanie, natomiast ta warstwa tradycyjno-rytualna u mnie też jest bardzo słaba, ale ja w tym jakby widzę to, że ta religia jakby nie ma takiego jeden do jednego przełożenia na moje życie właśnie przez to, że ja nie praktykuję. Ja doszukuję się tutaj po prostu cech jakiejś osobowości na zasadzie introwertyzm albo nonkonformizm, które po prostu jakby są w człowieku i no nie pozwalają mu robić pewnych rzeczy, tak mi się wydaje. Natomiast być może przez to nie mam dostępu do rzeczy, które bym miał, kiedy jakby ta moja religijność byłaby taka pełniejsza. Tak uważam, dlatego jakby bardzo ciekawa była rozmowa z Adamem i tutaj była ta perspektywa według mnie, która jest brakująca do mojej perspektywy. Natomiast jeżeli chodzi, ja doświadczeń z psychodelikami nie mam. Natomiast tak jak rozmawialiśmy poprzednio, miałem jednorazowe doświadczenie mistyczne i to doświadczenie jak najbardziej jakby wpłynęło na mnie. Czyli tak jak to racjonalizowanie, analizowanie i przebywanie w warstwie filozoficznej nie zrobiło jakby tak realnego wpływu na moje życie, co jednostkowe doświadczenie. Dlatego, że jest to odczucie jakby całościowe, holistyczne i to jest jakby na zasadzie przeżycia tego, a nie jakby projekcji umysłu. I powiedzmy, że ja jakby znając założenia etyczne czy moralne chrześcijaństwa, będąc ateistą, miałem je gdzieś. Natomiast przeżywając to doświadczenie, przeżyłem taki zwrot moralny. To nie było związane w ogóle z żadnymi praktykami religijnymi. Po prostu jakby jeżeli się
uwierzyło, że to coś istnieje, to znaczy, że warto postępować tak, jak to coś by od nas chciało. I to, jeżeli to jest prawdziwa i realna wiara, no to pojawia się samoistnie motywacja do tego. Natomiast praktyki religijne ja próbowałem, mindfulness, medytacji ignacjańskiej, takiej medytacji obrazów, modlitwy, jakby modlitwa na zasadzie klepania zdrowasiek, tak jak się to zwykle odbywa u nas w chrześcijaństwie, no i jest dla mnie bezwartościowa zupełnie. Być może ma charakter kolektywny, gdy robią to wszyscy, to jakby faktycznie uczestnicząc we mszy świętej, powiedzmy, jeżeli robi to grupa ludzi, no to wtedy jest faktycznie poczucie wspólnoty, ja jej również odczuwam, to może być ta wartość. Natomiast jakby dla mnie nie jest to być może jakoś bardzo ważne, ze względu na to, że prawdopodobnie na te cechy charakteru, które wymieniłem. Natomiast na gruncie indywidualnym nie wyobrażam sobie powtarzania cytatów, bo byłoby to jakby według mnie nieszczere. Natomiast takie medytacje już bardziej, natomiast prawdopodobnie trzeba by z tego zrobić nawyk i go utrzymywać. Moja motywacja do tego być może też jest zbyt mała, żeby to robić. W związku z tym, no ja tak ten rytuał i ta praktyka u mnie jest tak jak to, od czego wyszedłem, na takim bardzo niskim poziomie. Nie jeszcze, wiem, czy to dobrze, czy to źle. Jeszcze jeśli o mnie chodzi, to to doświadczenie właśnie spróbowania substancji, to bardziej mnie odciągnęło od religijności. Znaczy utwierdziło mnie w niereligijności, o, mogę tak powiedzieć. No bo często na jakieś doświadczenia religijne ludzie się decydują, jakby się podporządkowują czemuś. I z pewnych też potrzeb wspólnotowych często, ale w każdym razie zawsze w jakiejś wspólnocie to jest. Chyba, że też, no albo odosobnienie to jest inna kwestia, ale też to jest pewne wyznaczone przez wspólnotę moment. Więc no, doświadczenia psychologiczne raczej pokazywały mi pewne kwestie takie bardziej filozoficzne, powiedzmy, że mogę sobie to zakwestionować coś albo zaobserwować na przykład, w jaki sposób się zachowuje świadomość i powiedzmy, że tam nie znalazłem, nigdy nie kierowało w kierunku jakichś religijnych kwestii, więc też tutaj trochę jest, nie widzę powiązania tego do końca między substancjami a religijnością. To jest w ogóle ciekawe, bo ta charakterystyka nurtów wypływających z psychodelików, one się lubią określać mianem duchowości, a nie religijności. Być może to właśnie z tego wynika, ale ja też po latach, ja zawsze biorąc psychodeliki, miałem taki agnostyczny czy sceptyczny podejście i jakby ja tak częściowo ten New Age wyznawałem, a częściowo jednak się trochę kręciłem, grymasiłem. Natomiast z biegiem lat przestałem cokolwiek w tych doświadczeniach widzieć poza pewnego rodzaju struciem się i aktywacją pewnych obszarów mózgu odpowiedzialnych za emocje i też inne przetwarzanie, znaczy, informacji czy pojęć. Natomiast straciło to dla mnie bardzo mocno na wymiarze duchowym czy religijnym. Stało się takim po prostu zwykłym byciem nietrzeźwym. Dobra, ale wracając, bo Łukaszu... Mocno się pokrywa ze spojrzeniem właśnie darmicznym, gdzie często są nawet konkretne przykazania, które zakazują użycia takich substancji, właśnie traktując je jako coś, co zaburza funkcjonowanie układu nerwowego i jest po prostu przeszkodą. Moim osobistym zdaniem to jest świetne, żeby zacząć, żeby zmienić postrzeganie świata, ale potem już niekoniecznie ma jakieś duże, korzystne efekty. Jest potem raczej takim... No dobra, mniejsza z tym. Słuchajcie, Łukasz, bo ty mówiłeś o tym, że mało praktykujesz, ale nie wiem, czy ty się modlisz codziennie na przykład? Czy co jakiś czas? Nie. To znaczy miałem okresy, kiedy faktycznie praktykowałem na zasadzie modlitwę taką chrześcijańską, natomiast ja nie zauważyłem jakiegoś realnego wpływu na moje życie. Było to takie puste wypowiadanie formułek. Obecnie, na dzień dzisiejszy, no jakby nie mogę powiedzieć, że praktykuję. Mówię, kolejną rzeczą są te takie, jeżeli są jakieś święta, naprawdę rzadko, bo ja nie uczestniczę tak cały czas we mszach świętych, natomiast jeżeli
no od okazji do okazji powiedzmy robię, to faktycznie wtedy jakby zmawiam tą modlitwę i jest to jakby szczere i ma to charakter takiego kolektywnego łączenia się w jakąś wspólnotę, ja to wtedy odczuwam całym sobą, jeżeli to robię. No i są te medytacje chrześcijańskie, które jakiś czas uprawiałem i to dawało mi namiastkę tego mistycznego doświadczenia, które miałem, ale na zasadzie jakiegoś drobnego promila. Było to bardzo wymagające jakby ode mnie i w związku z tym prawdopodobnie, no nie wiem, może nie miałem aż tyle motywacji, żeby to robić i zaprzestałem. Także na dzień dzisiejszy ja, tak jak uczciwie powiedziałem na samym początku, u mnie jest warstwa filozoficzno-ideologiczna, a rytualno-tradycyjnej praktycznie nie ma. Mówię uczciwie, nie? Dobra. To jest dla mnie ciekawe, bo ja poznaję ludzi, którzy są w stanie interpretować całe swoje życie dosłownie, każdy moment przez pryzmat interwencji Pana Boga i kontaktu z Nim. Sam miałem taki etap w życiu, kiedy odczuwałem tego typu wibracje w środowisku. Na szczęście w sumie z mojej dzisiejszej perspektywy mi przeszło, bo wydawało mi się to trochę emocjonalnie niezrównoważone. To był bardzo trudny okres w moim życiu i ja w ten sposób sobie odreagowywałem to cierpienie. Ja chciałem spytać Darka, już kończąc ten temat naszych praktyk duchowych, no jak to u ciebie wygląda? Co robisz, co robiłeś dzisiaj, co będziesz robił jutro, co robiłeś w tym tygodniu, jakie praktyki stosujesz, co robi też twoja szkoła joginiczna, czy ty będąc teraz w Nepalu, w Katmandu bodajże, chodzisz do różnych ośrodków świątyń i tam uczestniczysz w tych praktykach religijnych, jak to w ogóle u ciebie jest? Znaczy tak, ja ogólnie do praktyk podchodzę w sposób mocno praktyczny, więc podoba mi się to, co mówił Łukasz. Ogólnie no, gdybym ja nie zauważał benefitów, to wydaje mi się, że nie byłoby sensu z mojej perspektywy praktykować. Tutaj poruszyłeś dużo takich elementów, bo ja obecnie na przykład jestem dość zajęty, więc na tę chwilę moja praktyka jest bardzo zminimalizowana, natomiast mając więcej czasu, mogę ją po prostu odpowiednio wydłużyć. Więc kiedy mam taki pełny czas, full time, to może to zajmować około 2 do 3 godzin dziennie. Natomiast kiedy nie mam czasu, to zdarza się, że one zajmują na przykład 5 minut. Natomiast moje obserwacje są takie, że istotna jest konsekwencja praktyki, bo wtedy pojawiają się benefity. Ja to lubię porównywać do treningu. Jeżeli ja się raz przebiegnę po parku, to raczej nie przebiegnę maratonu. Ale jeżeli konsekwentnie będę ćwiczył, przygotowywał swoje ciało, to w momencie, kiedy przyjdzie maraton, czyli mam na myśli tutaj jakieś doświadczenie życiowe, które jest bardzo ciężkie, to mając właśnie takie wytrenowane, w tym momencie wytrenowany umysł, o wiele łatwiej jest ten maraton, czyli te trudności pokonać. Więc z mojej perspektywy właśnie praktyka, czasem może się zdarzyć, że czujemy się gorzej albo nie mamy czasu, więc ona może być krótsza, okrojona, ale dobrze, żeby była właśnie codziennie. Natomiast jeżeli chodzi o świątynie i tego typu rzeczy, no to ja tutaj troszkę jestem w charakterze ucznia, troszkę jestem w charakterze turysty. Bywam gościnnie w różnych miejscach, także u takich tradycji zaprzyjaźnionych, ale jednocześnie nie będących moją drogą, więc to zresztą też dużo o tym opowiadam na moich filmach na YouTube, do czego zapraszam, bo właśnie większość takich terenów najważniejszych staram się zaliczyć i właśnie poopowiadać. Więc w różnych miejscach bywam, ale ogólnie moja praktyka raczej jest taka, że nie są niezbędne jakieś dodatkowe świątynie czy dodatkowe elementy, aczkolwiek zdarza mi się też być na odosobnieniach takich właśnie u zaprzyjaźnionych buddystów. Natomiast pytasz, co ja praktykuję, więc nie wchodząc, za bardzo nie rozwodząc się. Z jednej strony praktykuję medytację, którą rozumiem jako, tak jak Patanjali, czyli skupienie się na przedmiocie świadomościowym, na przykład na oddechu, na wydechu albo na jakimś punkcie, na przykład szczycie stópy w świątyni. Z drugiej strony praktykuję też mantry i pieśni. Z trzeciej strony praktykuję asany jogiczne, które z kolei pozwalają mi w
wpłynąć również na kondycję fizyczną, aczkolwiek obecnie jestem po dosyć ciężkim upadku, więc przyznaję się bez bicia, że nic w tej kwestii na razie nie robię, bo muszę się zregenerować. A ostatni element to oczywiście ceremonie, właśnie zgodne z tradycją nepalską, z tradycją Damizakri, którą określa się mianem szamanizmu nepalskiego. Podczas takich ceremonii możliwe jest również wejście w inny stan świadomości, ale używa się tylko i wyłącznie bębna i pieśni. Nie korzysta się z żadnych środków psychoaktywnych, ponieważ je traktuje się jako coś, co zaburza i zatruwa. I też mogę takie rzeczy robić dla innych osób. I jakby moje obserwacje są takie, że te praktyki, które ja wykonuję, po pierwsze, one wpływają na satysfakcję mojego życia, jakość mojego życia. Ja na przykład patrząc siebie, jak ja postrzegałem życie 2 lata temu, to teraz widzę, że jestem bardziej szczęśliwy, ale ja 2 lata temu, jak patrzyłem na siebie 2 lata temu, to również miałem poczucie, że jestem bardziej szczęśliwy. Więc oczywiście wiadomo, że nie każdy dzień jest cukierkowy. Słuchaj, to jest ciekawe, ale moja obserwacja jest taka, że z biegiem czasu i z biegiem umacniania się w praktyce satysfakcja z życia rośnie, to raz, ale też dwa, że kiedy ja robię rytuały dla innych osób, to oni są szczęśliwi, oni mi dziękują, oni często mogą rozwiązać jakiś problem, więc to myśl zasady, jeżeli coś działa, to jest spoko. To jest ciekawe, bo nie wiem, czy kojarzycie takiego mema, kiedy ktoś przegląda, przypatruje się swojemu życiu z dawnych lat. Zwykle jest to, że wtedy byłem szczęśliwszy. Ja bym chciał, żeby to wróciło. To jest odwrotnie, ale słuchajcie. Ja mam zawsze takie, kurczę, ja bym nie chciał. Wiesz co, ja mam wrażenie takie, że ja może i nawet byłem szczęśliwszy, ale byłem też dużo głupszy. Natomiast o co mi chodzi? Ja słuchałem ciebie i mówiłeś o tym, że praktyki dają możliwość radzenia sobie z problemami w życiu, które nas spotykają, jak przygotowujesz się do maratonu. Tak, tak. I jedna rzecz. Jeżeli sam łatwiej to znosisz, to łatwiej możesz pomóc na przykład rodzinie, nie? Tak, ale słuchaj, mi to, tak jak mówił pan Jordan Peterson, natomiast o co mi chodzi, jest psychologia na Zachodzie, która się dokładnie tym zajmuje. Ja mam wrażenie, jakby Zachód, bo religia robi masę rzeczy. Religia się zajmuje etyką, tym, co jeść, jak odnosić się do innych ludzi, różnych takich rzeczy społecznych. Religia zajmuje się filozofią, tego jak powstał świat, kto go stworzył i tak dalej. Religia zajmuje się psychologią, tego jak nasza głowa działa, co myśleć i tak dalej. I całą masą rzeczy religia się zajmuje. Natomiast na Zachodzie to się tak rozczapierzyło na różne nurty i mamy na przykład psychologię, która mnóstwo ma takich religijnych naleciałości i która mnie czasem mocno złości, ponieważ tam są tam irracjonalizm rozmaitych wątków psychologii, tego jak ona potrafi być naukowa, zwłaszcza taka pop psychologia, trąci mi też często taką manipulacją na osobie, która jest poddawana takiej psychoterapii, manipulacją, która czasami przypomina takie złe wątki w religii. Myśmy w zasadzie te dwa nasze podcasty z Łukaszem, ten i poprzedni, nie mówili o tym, że jest cała złych rzeczy w religii. No, dla mnie kontakt z katolicyzmem często jakby był związany z tym, że jest osoba cierpiąca, czy osoba, że tak powiem, prosta umysłowo, która spotyka się z kimś uczonym w piśmie i ten uczony w piśmie oplata ją pewnego rodzaju konstrukcją, która umacnia pozycję tego uczonego i tworzy pewnego rodzaju hierarchię, która jest dla tej osoby niekorzystna. Ja spotkałem się na przykład z osobami wierzącymi, które robiły rzeczy, które są niezdrowe. To można łatwo ocenić, że to było szkodliwe dla nich, a jakby już same te wątki inaczej. Na przykład w poprzedniej rozmowie z Adamem były wątki o tym, że pewnego rodzaju wiara czy akty czy rytuały są korzystne. No tak, jakby można świadomie do tego podchodzić i wybierać sobie to. Natomiast jest też dużo wątków, w których ty jesteś pewnego rodzaju ofiarą bardzo sprytnych manipulacji i ja mam wrażenie, że zwłaszcza masowe religie, one w pewien sposób manipulują odbiorcami. One mają też pewne funkcje społeczne, które są pozytywne albo negatywne, ale
No, moje osobiste doświadczenie z takim katolicyzmem, z takim siermiężnym, gdzie na przykład, wiesz, wchodzę do kościoła i ksiądz mi na kazanie opowiada, że naszym wrogiem są liberałowie, albo takie wątki typu, wiesz, ksenofobia i tak dalej. A może to brzmi jakoś tak bardzo potocznie, ale właśnie no, część religii jest używana w taki sposób, że tak powiem, wypaczony. No i ja będąc, my teraz, cała nasza rozmowa była bardzo górnolotna. Natomiast ja widzę też to tutaj w Wietnamie. Na przykład, wiesz, była dziewczyna, mi kupiła od mnicha jakiś zestaw lekarstw i to było takie podejrzane. To znaczy, miałem wrażenie, że duża część religii, takiej ludowej czy takiej na dole, nie jest tą natchnioną duchowością, tylko jest pewnego rodzaju konstruktem społecznym, który jest manipulacją. To jest coś takiego, jakbyśmy na przykład mieli dyskusję profesorów o tym, o na przykład demokracji deliberatywnej, i bardzo fajnie, natomiast potem jest praktyka polityczna, gdzie masz, wiesz, jakieś kurczę, marketing polityczny, masz ściemnianie ludziom, granie na emocjach i tego typu rzeczy. Więc jak w ogóle ten wątek wy byście odbierali? Czy ty na przykład będąc w Katmandu, Darku, widzisz jakieś złe rzeczy? A i tak samo chciałem ciebie spytać, Pawle, o judaizm. Czy ty widzisz złe rzeczy w judaizmie? Bo tak jak może o Izraelu też możemy porozmawiać, jakie tam są nurty i tego typu rzeczy. Także zapraszam. Kto z was chciałby No ja bym zacząć? zwrócił uwagę na pewną rzecz, że wiele jednak zależy od intencji konkretnego człowieka. Nie? Jeżeli mamy osobę, która chce powiedzmy oszukać i się wzbogacić, to ona może być psychologiem, może być mnichem, może być, nie wiem, kimś, kto sprzedaje ubezpieczenia. Więc tutaj na pewno kwestia motywacji jest istotna, bo ja miałem okazję poznać bardzo fajne osoby, zarówno na przykład mój znajomy katolicki zakonnik z Niemiec, ale mówiący po polsku, czy właśnie różnych ciekawych mnichów buddyjskich, czy właśnie takich szamanów nepalskich, Dakri. I to są osoby, które po prostu działają, mają takie jakąś misję i starają się wypełniać tę misję ku dobru innych osób. Natomiast no, nie trudno nam sobie wyobrazić jakąś osobę, która po prostu chce piastować pewne stanowisko, żeby ciągnąć z tego benefity dla siebie. Na pewno istotne jest to, czy dana religia ma monopol, bo jeżeli coś ma monopol, na przykład przyjmijmy, że jakaś religia jest religią panującą, poza nią nie ma żadnej konkurencji, to jest ryzyko, że ona będzie przyciągać ludzi o konkretnych zamierzeniach, niekoniecznie takich, wiecie, którzy będą chcieli szerzyć dobro i radość. Jeżeli chodzi właśnie o chociażby Katmandu, czy o różne takie miejsca w Azji, no, tam gdzie ja jestem, jednak jest bardzo duży kogel-mogel, bardzo duża mieszanka różnych nurtów. Ich jest na tyle dużo, że żaden nie tworzy jakiegoś dominującego zrębu. Przez to wydaje mi się, że jest mniej atrakcyjne zostanie kapłanem takiej religii w momencie, kiedy ona nie niesie jakichś większych benefitów materialnych. Ja widziałem na wiosce w górach, gdzie praktycznie główną zdobyczą cywilizacji to była pobliska droga, oczywiście taka z piachu. Tam, kiedy miejscowy szaman prowadził część rytuałów, bo wcześniej lama prowadził, później szaman, no to, co on nazbierał za tą swoją pracę, to była jakaś równowartość może polskich 2 zł. Na pieniądze nepalskie myślę, że mógłby sobie za to kupić powiedzmy herbatę i 3 herbaty, powiedzmy, że mógłby sobie to kupić na pieniądze nepalskie, nie? Więc miałem okazję obserwować działania, które są mocno bezinteresowne. Zresztą bywałem też na pudżach i ceremoniach, gdzie to mnisi mnie ofiarowali na przykład pieniądze, czy jedzenie, czy tego typu rzeczy, nie zaznaczając, że chcą coś w zamian, nie? Oczywiście nie znaczy to, że każdy kapłan, każdy mnich i każda inna tego typu osoba ma zawsze dobre intencje. Nie, ale tutaj ktoś z was mówił, kto to Łukasz? Ty mówiłaś o tych oddolnych inicjatywach?
że oddolne inicjatywy często są manipulacją, to ty mówiłeś, Łukaszu? Nie pamiętam. Ktoś z was to mówił. No to ja właśnie mam tutaj okazję obserwować oddolne właśnie takie działania, czy lamów, czy szamanów, które są, no to nie jest nawet profit, oni wręcz tracą czas. Wiecie, o co chodzi, nie? A co byś oceniał negatywnie? Jakie zjawiska, co widziałeś, co było negatywnego? Wydaje mi się, że w różnych rodzinach te negatywne elementy działają w różny sposób. Na przykład spotkałem się z taką filozofią, że rodzic jest jak Bóg, jest, należy go zawsze słuchać. I to był konkretnie chłopak, którego rodzice kręcili nosem za to, że on lubił chodzić do świątyni. Na zasadzie ty nie trać czasu na chodzenie do świątyni, ty masz nas słuchać rodziców. Jeżeli słuchasz nas rodziców, to tak jakbyś czcił Boga, nie? No i z mojej perspektywy to nie jest zbyt. Zresztą w tej świątyni zadano temu chłopakowi pytanie, no ale czy twoi rodzice piją alkohol? Czy twoi rodzice są wzorem cnót moralnych i czy są twoimi nauczycielami duchowymi? Bo jeżeli tak, no to spoko, to możesz ich czcić jako nauczycieli, ale jeżeli oni piją alkohol i nie przestrzegają zasad i tym podobne, no to jeżeli wykonujesz ich polecenia co do joty, to może być szkodliwe i dla ciebie, i dla nich. Taki przykład na przykład. Nie? Albo są społeczności, które mocno przywiązują wagę do kasty. Czym jest kasta, to jest bardzo trudny temat, ale tak mniej więcej kojarzycie, o co chodzi. Więc są sytuacje, że w których jeżeli para chce wziąć ślub, to musi wyjechać z kraju. To nie jest zawsze, bywa różnie. Są rodziny, które bardzo lajtowo do tego podchodzą, ale zdarzają się sytuacje, w których pewne małżeństwa są po prostu niemożliwe bez właśnie wyjazdu za granicę. To chyba te dwa aspekty. O, ewentualnie jeszcze jeden. Są pewne lokalne grupy, które roszczą sobie prawo do pewnych praktyk i nie będą dopuszczać innych grup. Tylko że w tym momencie przykładowo są świątynie, gdzie są osoby, które nie zostaną wpuszczone, bo nie. Ale w tym momencie tutaj warto się zastanowić, czy ja chcę iść do takiej świątyni. To jest trochę na zasadzie, nie pasuje ci jogurt, nie smakuje ci, to go nie jedz. Masz dziesiątki innych świątyń. Dobra. Natomiast to chyba to jest przyszłość. Dobra. Pawle, co ty w judaizmie widzisz negatywnego w różnych nurtach, zachowaniach społecznych, nie wiem, w Izraelu, co się dzieje? Jakby mógłbyś coś opowiedzieć? Znaczy, generalnie tutaj też trzeba wskazać, że judaizm to nie jest taka religia, jak na przykład patrzymy sobie chrześcijaństwo czy buddyzm, że tak łatwo sobie wybrać pogląd, bo przede wszystkim to jest no, religia związana z pewnym konkretnym ludem, nie? Czyli jak na przykład też zdecydujesz się, żeby przyjąć judaizm, to też od razu, to po pierwsze to dłużej trwa, dlatego musi się jakby powiedzmy ktoś jakby zasymilować. Po drugie, zostajesz już obrzezany, albo kobieta się tam odbywała w odpowiedni sposób, no to też już stajesz się członkiem narodu żydowskiego. Nie da się bez obrzezania? Jeśli lekarz ci mówi, że nie, to jest zagraża życiu. Zdrowia chyba, jak jest złe, nie? To nie trzeba, nie? Coś takiego. Słucham? Jeżeli ten zabieg byłby szkodliwy dla twojego zdrowia, tak. I dał jakiś stały uszczerbek, to chyba nie trzeba, nie? Tak, no. Więc to po prostu musi. Więc tak, ale generalnie, no tak ogólnie to trzeba. To się też zawiera w ten sposób przymierza. No bo też po hebrajsku zawarcie przymierza to jest od słówka karat, brit. Karat, czyli jakby dosłownie przeciąć. Więc musi być. Dobra, a jak z tymi negatywnymi aspektami judaizmu? Tak, więc jedna kwestia to jednocześnie jest też taka kwestia, że mówimy o pewnych nurtach, które są związane ogólnie z Żydami, tak? Bo nie ma, bo czy religijnie, czy nie. I mówiąc o Izraelu i diasporze, też są różne nurty. W Izraelu są różne, a w diasporze są inne. Oczywiście te ortodoksyjne się pokrywają, ale jeśli chodzi o inne rzeczy, to się inaczej już patrzy na to. Tak na świecie to jest, no wiadomo, to są te ortodoksyjne, czy tacy bardziej ortodoksyjni hasydzi, czy tacy po prostu, którzy spełniają wszystkie przekazania. A poza tym na świecie Europa czy Ameryka
Są jakieś tam ruty na przykład reformowane, czy coś tam jeszcze. W Izraelu z kolei jest jeden typ synagogi ortodoksyjna i wszyscy do niej chodzą, tam się obrzezują. Ewentualnie jeśli ktoś nie jest religijny, to po prostu tam się obrzeza, ale nadal się obrzezuje w ortodoksyjnej. Więc to jest trochę inna kwestia. Jeśli chodzi o Izrael, no to są tacy bardziej, na przykład, tam też jest taki spór, że niektórzy hasydzi są albo przeciwko Izraelowi, albo przeciwko uczestnictwu w armii, albo w ogóle są, ale są też bardziej pozytywnie nastawieni. Słucham? Jak nastawieni? Są też tacy bardziej pozytywnie nastawieni do Izraela. No, w Polsce, na przykład... Oni kojarzą z takimi właśnie antysyjonistami często. Oni często mówią, że syjoniści to nie są Żydzi i tak dalej, nie? Mhm. Na przykład jest taki najbardziej najbardziej popularny i też najbardziej radykalny odłam, właściwie trochę już organizacja, to jest Neturei Karta, czyli Strażnicy Miasta w domyśle Jerozolimy. To oni przyjęli właśnie, że Izrael nie powinien istnieć, bo to jest twór świecki, czyli szatański. Tak, mam tę narrację. Tak, oni są często pokazywani z tymi flagami Palestyny, że to są dobrzy ci. Oni są, żeby ten twór izraelski, czyli świecki, wspierający LGBT upadł i wtedy dlatego wspierają Palestynę. Oni też lubią mówić, że to nie jest państwo żydowskie, tylko państwo świeckie, coś takiego, tak, nie? Tak, tak. Też niektórzy z nich byli łapani na tym, że przemycali bomby. Ale to już jest taki zupełnie skrajny nurt. Ja mam jedno pytanie, bo coś mi przyszło do głowy. Dlaczego każda taka bardzo, że tak powiem, korowa religia, religijność nie lubi osób LGBT? I czy w religiach darmicznych jest coś na ten temat? Od razu do Darka pytanie. Dlaczego tak jest? I zależy, które nurty. No dobra, ale wiesz, jakby nurt, powiedzmy, dominujący w społeczeństwie, konserwatywny i tak dalej, nie wiem, jak to określić, ale skąd to się bierze? Nie. Okej, dlaczego nie? Znaczy, hasydzi to jest zdecydowana mniejszość Żydów. Dobra, ale poczekaj. Czy taki przeciętny, wierzący Żyd, nie hasyd, jeżeli on będzie postępował za wskazaniami swojej wiary, czy będzie przeciwko osobom LGBT, czy będzie je tolerował, czy wręcz będzie je akceptował? Biorąc różne nurty poza Haredim, czyli na przykład hasydami, no to większość okej. W sensie okej, że nie jest przeciwko, tak? No. Dobra. A Darku, jak, że tak powiem, w twojej specjalizacji? No tutaj po pierwsze to warto się zastanowić, co to znaczy być przeciwko LGBT, dlatego, bo już tak nawet w całej Azji, w wielu kulturach, miejscach takie przyzwolenie na tego typu relacje było duże. Natomiast są miejsca, gdzie kwestia małżeństwa budzi emocje, dlatego, bo w części tych kultur małżeństwo kojarzy się po prostu z takimi aspektami technicznymi i po prostu z rodzeniem dzieci. Więc jakby w tym kontekście oni nie tyle są przeciwni relacjom, czy na przykład ekspresji, nawet powiedzmy, że mężczyzna, nie wiem jak to powiedzieć, żeby tutaj nie rozdrażyć pewnych, wiecie o co chodzi, że są pewne stroje, które kojarzy się z konkretną płcią i na przykład to też często jest, nie jest problemem. Natomiast są miejsca, gdzie po prostu problemem jest sama instytucja małżeństwa, że małżeństwo kojarzy się po prostu z rodzeniem dzieci i w tym kontekście małżeństwo dwóch mężczyzn na przykład nie ma sensu, bo nie urodzi się dziecko. Nie? Ale w ramach ciekawostki w zeszłym roku Nepal zalegalizował małżeństwa homoseksualne na przykład. Druga sprawa jest taka, że w tych terenach, gdzie Indie, czy Nepal, czy tam inne, tam bardzo długo albo stacjonowali Brytyjczycy, albo mieli swoje wpływy Brytyjczycy, a wcześniej muzułmanie. Więc też dosyć trudno jest odróżnić,
co rzeczywiście wypływa z lokalnej kultury, a co jest naleciałością poprzez długotrwałej, bardzo długiej okupacji. No, Brytyjczycy siedzieli, z tego co pamiętam, w Indiach 400 lat, a muzułmanie też wcale nie krótko. Ogólnie, jeżeli chodzi o te kultury skupione na subkontynencie indyjskim, tam są specjalne, w religii są specjalne przestrzenie dla takich osób, chociażby Aravani, czyli tak zwana trzecia płeć, gdzie z jednej strony może do tej funkcji właściwie społecznej, może tam być osoba, która rzeczywiście ma pewne deformacje narządów, ale może być też osoba, która właśnie utożsamia się na przykład z inną płcią albo utożsamia się z tą trzecią płcią. I tutaj także w Nepalu zdarza się widzieć właśnie chociażby takie osoby, no, takich panów ubranych w piękne, długie, czerwone sari z kolczykami i generalnie no, tutaj jakoś nikt specjalnie nie jest do nich negatywnie nastawiony, ale trafiają się społeczności górskie, gdzie na przykład oni mówią, że w ich tradycji to nie może wystąpić. Oni mają taki mocny nacisk na to, że jest kobieta, mężczyzna i oni tworzą rodzinę i są z tego dzieci. I na przykład w tych konkretnych społeczeństwach może to być właśnie negowane, ale to znów, to jest raczej kwestia małżeństwa bardziej niż samego tego. Dobra. Natomiast no to, na co ja bym zwrócił uwagę, zdarzają się prześladowania, na przykład w Indiach, ale ja to bym upatrywał raczej w konsekwencji kolonializmu i wcześniejszej okupacji islamskiej, która była bardzo długa i pewne zachowania po prostu były na tyle silnie krzewione, że dla części ludności stały się one elementem ich własnej kultury. Ja mieszkając w Wietnamie może opowiem, że tutaj generalnie nie ma czegoś takiego jak takie obrzydzenie jak do osób homoseksualnych, na przykład jak w Polsce doświadczam. Tutaj, jeżeli coś występuje, to jest to pewnego rodzaju zaciekawienie i rozbawienie odmiennością. I tutaj to też nie jest przedmiotem debaty publicznej. Znaczy, w Wietnamie to w ogóle nie ma debaty publicznej. Ale w Wietnamie chyba nie było Brytyjczyków, nie? Francuzi. No to Francuzi to tak na luzie, nie? Tak, ja w ogóle mam tu wrażenie, że tu jest tak duży miks religii, a jednocześnie nie ma dyskusji publicznej wolnej, że ludzie tym nie żyją, ludzie nie dzielą się na przykład na zwolenników, przeciwników aborcji i tak dalej. Pod tym względem ja się tutaj czuję zdrowo, dobrze. Jakby, no wiesz, ja pamiętam jakiś przed wyjazdem z Polski mieliśmy spotkanie rodzinne i tam ktoś zaczął rzucać rzeczy typu, a ci geje to coś tam, więc ja w ogóle zacząłem udawać geja, żeby go wkurzyć. Natomiast o co mi wchodzi, że w Polsce czy na Zachodzie ja mam wrażenie, że to się wiąże z silnym obrzydzeniem. Natomiast z taką reakcją, to nie jest kwestia nawet moralna, to jest kwestia już taka estetyczna wręcz. Natomiast tutaj nie spotkałem się z tego typu zachowaniami. Ja tak tylko mi się przypomniało słowa Ajahna Brahma, to jest mnich tradycji terawadyjskiej, czyli tej w sumie jednej z najstarszych buddyjskich tradycji. I on mówi, że w sumie, jeżeli on jest mnichem, czyli nie uprawia seksu, nie? No to też można go nazwać w pewnym sensie dewiantem, nie? W dzisiejszych czasach raczej, zwłaszcza na Zachodzie, no jak ktoś nie uprawia seksu, to tak się na niego raczej krzywo patrzy. I on właśnie mówi, że no, jeżeli nazywacie dewiantami homoseksualistów, no to mnichów też należałoby tak nazywać, nie? I on nawet żartował, że jak będzie platforma, te, wiecie, Marsz Równości, to powinna być platforma dla mnichów. A słuchajcie, a skąd się wzięło to, że, bo jest asceza, tak, więc jakby, czy to nie jest takie podejrzenie, że w religii unikanie seksu przez mnichów czy zakonników, to nie jest po to, żeby te osoby wręcz materialnie nie ponosiły nakładów związanych z zakładaniem rodziny? Czy to jest bardziej rodzaj duchowego wyrzeczenia się autentycznie, czy to jest po prostu taka funkcja społeczna, która tym osobom, jakby zakony będą sprawniej funkcjonować, jak nie będziemy tam rodzin zakładać i dzieci nie będą biegały po ogródku. Czy są zakony, które mają możliwość
takiej zwykłej prokreacji, mienia dzieci i tak dalej, bo to, że są popowie i czy tam luterańscy, czy protestanccy duchowni, którzy mają te żony, to rozumiem, tak? Natomiast czy są zakony, gdzie są rodziny? Kojarzycie takie przypadki? Ale chodzi o mnichów, no, mnichów, mnichów, nie o kapłanów, tak? No, no, no. Bo kapłan, są całe rody kapłanów, nie? To o... chyba o mnichów. Skupmy tak, się na mnichach. Chodzi mi o mnichów, tak, na bo ja wiem, że są kapłani. Generalnie, tak jak mówiłem wcześniej, często w tradycjach dharmicznych chodzi o przekazanie konkretnego doświadczenia konkretnymi metodami. I często wśród tych metod jest właśnie zachowanie abstynencji seksualnej, co ma na celu rozbudzenie pewnego takiego rodzaju wrażliwości intelektualnej i dzięki temu pewne praktyki jest osiągnąć łatwiej. Natomiast spotkałem się, to może nie są do końca mnisi, ale spotkałem się z sytuacjami, gdzie po prostu osoby świeckie mogą po prostu mieszkać w klasztorze i żyć praktycznie jak mnisi, ale to są osoby, które na przykład mają dzieci, albo to są osoby, które są w tym klasztorze przez określony czas i później wracają normalnie do życia świeckiego. A chciałem zapytać... Dobra, umknęło mi, przepraszam. Umknęło mi pytanie, natomiast czy my chcemy, już na tak sam koniec, poruszać takie rzeczy jak... już taką zupełną przebieżkę po różnych religiach. Animizm, taoizm, szintoizm, kandoble, sufizm. Można sobie zostawić na inny raz. Obawiam się, że z tego może wyjść zbyt długa dyskusja, żeby ją zaczynać na końcu. A właśnie się zastanawiałem, bo... To będzie pewien niedosyt, tak mi się wydaje. Nie, bo wy jesteście specjalistami od dwóch nurtów, a to są nurty... Nie sądzę, żebyście mieli na przykład dużą wiedzę o diabolizmie, czyli takim wyznawaniu diabła wręcz, albo o satanizmie, czyli no nie wiem. Jeżeli my nie mamy o tym wiedzy, to czy my na pewno powinniśmy o tym rozmawiać? Ja myślałem, że to będzie taka luźniejsza dyskusja. Jakby moje doświadczenia są na przykład takie, że ja się tego w cholerę boję tak naprawdę. To znaczy boję się takiej magii i tego typu rzeczy. Bo ja mam wrażenie, że to działa, tylko że to może być szkodliwe, że nigdzie nie chcę w to wchodzić. To jest na takiej trochę zasadzie jak, nie wiem, nie bierzcie narkotyków, bo się uzależniczę, to ja nie chcę wchodzić w magię, bo sobie zrobię jakąś duchową krzywdę. Co wy sądzicie o, nie wiem, magii, tarocie, tego typu rzeczach? No jest wiele opowieści w różnych tradycjach dharmicznych, jest wiele opowieści, które możemy określić mianem magicznych. Tam to prawda może być inna terminologia, na przykład można mówić o tym, że, no bo rozumiem, że magia, czyli dzieje się coś takiego sprzecznego z prawami fizyki, tak, czego nie możemy wyjaśnić. No tak, no tak, no tak, no nie wiem, może to być... Jest wiele takich opowieści, tylko że tutaj zawsze pojawia się ten element motywacji, nie? Jeżeli ja podejmując daną akcję, działam dla pożytku wszystkich czujących istot, by one były szczęśliwe i wolne od cierpienia, to mając jakby odpowiedni poziom duchowy i mając taką motywację, no to jest wiele regionów, wiele tradycji, gdzie wierzy się, że są możliwe różne formy, no nazwijmy to cudów, czy właśnie jakichś takich czarów, nie? Natomiast jeżeli nasze działanie wynika z tego, czyli ja studiuje jakieś praktyki po to, żeby się wzbogacić, albo po to, żeby sąsiad miał gorzej, nie? No to w tym kontekście trzeba się liczyć z negatywnymi konsekwencjami, bo to nie jest działanie płynące z czystego serca, tylko właśnie z jakiegoś takiego no, egoizmu, żądzy. No ale są chyba w Indiach sekty, które są, że tak powiem, egoistyczne i nie chcą dobra z całej wspólnoty, tylko chcą swojego własnego... I to nawet mogą otwarcie deklarować. Są tego typu nurty? Nie spotkałem się, natomiast myślę, że tutaj na przykład czasem mówi się o czarnych, że są biali i czarni szamani. Nie? I że ci czarni szamani wysyłają na tych białych szamanów różne złe duchy i ci biali, którzy pomagają ludziom, oni dodatkowo stosują różne techniki ochronne przed tymi czarnymi szamanami. Na przykład tak się tutaj czasem wierzy. Okay. Albo są osoby, które wierzą, że są w stanie
przejąć moc drugiej osoby, co z punktu widzenia darmy jest czymś szkodliwym, bo musimy zrobić krzywdę tej osobie. Dobra, ale Pawle, jak to jest z narodem wybranym? Czy naród wybrany jest w jakiś sposób magicznie, po pierwsze, chroniony przez Boga, a po drugie, czy ma jakieś chęć, nie wiem, czy dominacji, czy... Znaczy, to jest przede wszystkim kwestia naród wybrany, czyli w Biblii znajdziemy różne określenia, na przykład Goj Kadosz, czyli Goj Kadosz, czyli naród właśnie święty, czy też taki wybrany, nie? Albo Ams Gula, różne są terminy, ale w każdym razie to też chodzi o to, że jest wybrany do czegoś, to jest raczej nałożenie pewnych obowiązków. Więc jakby Bóg sobie wybrał ten naród. Też no, takie dość, takim mainstreamowym poglądem w różnych nurtach judaizmu, czy to ortodoksyjne, czy nie, jest to, że raczej jest tak, no, zbawienie dotyczy wszystkich, natomiast Żydzi mają tu jak trochę inną rolę. I to jest naród wybrany przez Boga, czyli to, że na przykład objawienie, że kontakt z Bogiem i tak dalej. Więc na tej zasadzie to działa. Czy ktoś planuje, nie wiem, czy... Znaczy to już jest kwestia jednostkowa, że w każdym narodzie czy w każdej religii zdarzy się ktoś, kto czuje się lepiej od innych, to jest już inna kwestia. A to w sumie pokrywa się to, co mówisz, z tym, co ja słyszałem od moich znajomych hasydów, że właśnie oni często mówią, że bycie Żydem to jest trochę przywilej, ale trochę też więcej pracy, dlatego bo w momencie, kiedy przyjdzie odpowiedni czas, to Żydzi będą mieli o wiele więcej obowiązków niż inne osoby. Mhm. Takim czymś spotkanie. A dlaczego tak trudno zostać Żydem? No to się wiąże też z tym, że decyduje się na całą zmianę życia i to powinno się z czymś wiązać. To nie jest religia misjonarska, która nie wiem, kiedyś na przykład kradziono dzieci żydowskie i krapiono je i zabierano już od Żydów, bo jest już ochrzczone, nie? Więc na sztuki tutaj jest ta kwestia, że to musi być pełna świadomość, że staje się już, skoro nie przez urodzenie, to staje się z wyboru, to musisz też wiedzieć, na co się ważysz i że też wtedy musi stać się członkiem narodu. To nie jest, członkiem narodu nie staje się, tylko albo musi się urodzić, albo zasymilować. Mam wrażenie, że ogólnie w tych tradycjach niemisyjnych bardzo trudna jest jakaś forma konwersji, bo to też chyba z ich perspektywy taka konwersja lub jej brak to nie jest jakiś benefit. Tak jak inaczej, w przeciwieństwie do religii misyjnych, które często na przykład wierzą, że ratują kogoś przed piekłem albo tego typu rzeczy. Nie? A jak to jest? Co? Mi się wydaje, że nie chodzi tutaj tak naprawdę o misyjność, co o to, że to jest prawdopodobnie po prostu religia plemienna. I religie uniwersalistyczne jakby mają zupełnie inny jakby porządek, natomiast religie plemienne inny. No i tutaj jakby religia odnosi się do konkretnych ludzi. I tutaj może to wszystko wynikać z tej różnicy. Chrześcijaństwo jest uniwersalistyczne, nie jest plemienne. Jak, no to, tak, jak to jest z odnoszeniem się religii darmistycznych do innych religii, innych osób? Czy oni chcą... Najpierw jeszcze odpowiem sobie Łukaszowi, bo on właśnie fajną rzecz poruszył. W przypadku nurtów darmistycznych miałem okazję obserwować jednocześnie uniwersalizm i plemienność. Pewne elementy są uniwersalistyczne, na przykład mamy właśnie tego Wisznu, Bramchę i Siwę, które mogą reprezentować konkretne siły rządzące wszechświatem, ale pewne praktyki to są konkretne praktyki ludzi, którzy mieszkają w górze koło wodospadu i przy kamieniu. I jakby te praktyki mają sens tylko koło wodospadu i przy kamieniu. Więc Tak, ale zwróć uwagę, jak na przykład mamy Biblię i ja bardzo często słyszę w dyskusji tak, no słuchaj, ty jesteś taki chrześcijanin, tam w Biblii masz napisane, że się trzeba obrzezać, tak, że trzeba... Dlaczego jesz wieprzowinę? Przecież jest w Starym Testamencie napisane i tak dalej. No i właśnie tu jest według mnie ta różnica, czyli jest religia plemienna, jaką jest judaizm i należą do niej konkretni ludzie, no i jakby chrześcijaństwo powstało na zasadzie jakby tego, że jakby owszem, my byliśmy w tym kontekście kulturowym, ale świadomie jakby
tutaj pewnie, nie wiem, Paweł by mi przypomniał, od którego roku i kiedy jakby był ten rozłam, kiedy już jakby jako chrześcijanin jestem zwolniony z wykonywania wszystkich tych obowiązków, które są w Starym Testamencie. Nie muszę jakby czytać tego o tych szatach z materiałów dwóch różnych kolorów, tak? Bo do tego musi stosować się określone plemię, do którego ja nie należę, nie? Mhm. No ale chciałem zapytać, czy buddyści chcą na przykład nawracać innych ludzi, czy chcą z nimi walczyć, czy nie będąc buddystą jestem w ich oczach jakimś gorszym człowiekiem, jak to w ogóle działa? A czy buddystą, hinduistą, wszelkie tego typu darmiczne nurty? Do darmy w szerokim ujęciu, bo tam pomimo różnic, podobieństwa też jak widać są. Jeżeli skupiamy się na praktyce miłującej dobroci, jeżeli skupiamy się na dobru czujących istot, no to w tym kontekście ta miłująca dobroć, ten szacunek rozciąga się na wszystkie istoty, czyli nie tylko na ludzi, ale nawet na zwierzęta, rośliny, a czasami nawet na żywioły, jak u dżinistów. Nie? Natomiast jeżeli pojawia się nasze ego, które chce pokazać, tak, o, moja ścieżka jest lepsza, nie? My jesteśmy, powiedzmy, nie wiem, gelugpowie, tak, no to wy, Nidma, to już jesteście gorsi, bo to nasza ścieżka prowadzi do tego. To są tak zwane citta vritti, czyli poruszenia umysłu. I w tym kontekście no tak naprawdę nie idziemy drogą darmy, tylko po prostu próbujemy zaspokoić jakiś element naszego ego, żeby samemu siebie, bo tak naprawdę chodzi o przekonanie samego siebie, że jesteśmy lepsi, ważniejsi, jakoś bardziej znaczący. I oczywiście znajdą się takie osoby, zarówno wśród buddystów, jak i wśród, nie wiem, Zakri, czy jak i wśród pewnie, nie wiem, innych zupełnie tradycji. Natomiast tak jak ja rozumiem darmę, no to nie tędy droga, tak? Bo to jest po prostu karmienie ego, czyli coś, co z założenia darma ma wykorzenić. I no wystarczy zobaczyć, jak na przykład zachowuje się Tenzin Gyatso, nie? Czyli Dalai Lama. Czy on chodzi, nie wiem, do katolików i mówi, nawróćcie się na buddyzm, nie? Czy raczej głosi takie działania prowadzące do porozumienia, bo, o właśnie, w darmie mówi się, że są dwa typy działań. Pierwsze działania, niekorzystne, prowadzą do budowania murów i różnic. Drugie działania, korzystne, prowadzą do porozumienia, współpracy i pokoju. Więc to nie trzeba być super filozofem, żeby domyśleć się, jakie działania, jakie nastawienie do innych tradycji prowadzi do porozumienia, a jakie prowadzi do wrogości. Dobra. Okej, ja sugeruję, żebyśmy powoli kończyli, bo już mamy prawie 3 godziny. Czy są jeszcze jakieś wątki, które byście chcieli poruszyć? Ja myślałem, żeby porozmawiać o szamanizmie, ale nie dzisiaj, bo to będzie długie. A ja chciałem spytać, czy szamanizm i animizm będą się bardzo różniły, bo Adam Goleński bardzo, widziałem, chciał porozmawiać o animizmie i widział w nim pewne wartościowe myśli. Natomiast może byśmy zrobili miks animizm i szamanizm i tego typu podejście, nie wiem, co o tym sądzisz. Tam ja jestem, animizm jest wszechobecny, to drugi kamień ma jakieś powiązanie z jakimś bóstwem lub manifestuje, jest manifestacją jakiegoś bóstwa. Często jak się idzie ulicą, to jest jakiś kamień posypany czerwonym barwnikiem i człowiek w ogóle nawet nie wie, co to jest. Natomiast szamanizm to jest animizm plus plus, tak? Bo animizm zakłada, daje pewne założenia, że pewne elementy przyrody posiadają duszę lub są zamieszkałe przez jakieś formy duchów, bytów niematerialnych. Natomiast szamanizm to jest animizm plus jeszcze możliwość wchodzenia w trans i wiara, że w transie można kontaktować się z bóstwami i z duchami. Słuchajcie. Generalnie tutaj, gdzie jestem, te elementy są bardzo silne i ludzie w to wierzą. Ja tutaj jakby w tym szamanizmie widzę bardzo duży element
element tego pośrednictwa. I nie wiem, czy ten powód, dla którego ja nie lubię katolicyzmu, wiecie? I tak sobie na przykład tutaj, Darek, mówiłeś o, znaczy w sumie troszeczkę mało powiedzieliśmy o tym sikhizmie, tak? Ale powiedzmy, tam nie ma w ogóle czegoś takiego jak takie pośrednictwo. Każdy jest równy, nie ma pośredników, nie ma jakby, nie ma... Dosyć prosta relacja po prostu z Bogiem jako takim najwyższym... Dokładnie. Dokładnie. I teraz wydaje mi się to taki sikhizm i wydaje mi się zupełną opozycją szamanizmu, gdzie jakby ta rola tego pośrednika jest kluczowa. I powiem wam szczerze, że ja jakby nie jestem przekonany, czy ludzie mają takie przymioty, które aż tak bardzo by ich wyróżniały jako jednostki, żeby być jakby mianowanymi do takiego pośrednictwa. Chodzi mi na przykład o jakąś wrażliwość wyjątkowo rozwiniętą, zdolność do odbierania bardzo subtelnych bodźców, dzięki temu stajesz się takim pośrednikiem i w jakiś sposób możesz pełnić ten rytuał. Czy to przypadkiem nie jest tak, że to są właśnie te złe elementy religii, o których mało powiedzieliśmy? Okej, ale poczekaj. Jakby zależy ci na byciu autorytetem. W obronie szamanizmu. Ja spotkałem też taką wersję, w której szaman nie jest takim typowym wioskowym księdzem, tylko szamanem jest każda osoba, która w twoim życiu uczestniczy w jakimś rytuale przejścia, czy w jakichś przemianach w twoim życiu, czy w jakimś trudnym momencie i pozwala ci przez ten proces przejść lepiej, jakoś jest kimś na przykład mądrym w twoim życiu lub kimś, kto cię wsparł. I w takiej zasadzie każdy świecki mógłby być szamanem. To znaczy, jeżeli ja miałbym kryzys i ty byś był moim przyjacielem i ze mną porozmawiał, to ty byś był pełnił rolę szamana dla mnie. To znaczy, szaman jest kimś, kto pozwala ci w procesie trudnej transformacji przeżyć ten proces lepiej. I w związku z tym szaman byłby po prostu mądrą osobą, czy przyjacielem, czy kimś takim. I to jest też inna interpretacja szamanizmu. Nawet nie wiem, czy to nie chodzi mi o taki szamanizm, że tak powiem, prymitywny ludów, tylko szamanizm taki już przeniesiony w ten XXI wiek, kiedy w zasadzie, nie wiem, twój tata czy przyjaciółka może mieć rolę szamana w jakiś sposób. To już jest daleko odbiegające od takiego szamanizmu. Rozumiem, ale wiesz co, ale wydaje mi się, że tutaj, znaczy mi konkretnie chodzi o bardzo konkretną rzecz, mianowicie ja się bardzo boję autorytetów, a szczególnie autorytetów duchowych, których jakby w żaden sposób nie da się zweryfikować. I tutaj szamanizm wydaje mi się takim typowym przykładem, nawet to, co ty teraz powiedziałeś, Bartek, jakby owszem, nie jest to pewnie szablonowy szamanizm, ale jakby również daje on rolę autorytetu. I tutaj w tych jakby bardzo mało powiedzieliśmy o tych negatywnych skutkach. A dlaczego, tej, ale to dlaczego jest nazwać to autorytetem, a nie pomocnikiem? Znaczy chodzi mi o jakby o siłę autorytetu i o wszystkie złe rzeczy, które mogą się z tym wiązać. Tu jest według mnie, no jakby w ogóle, jeżeli chodzi też o inne religie, w których jest ten system, tak jak na przykład jest tym katolicyzm. To wydaje mi się, że jakby tutaj to rodzi bardzo dużo problemów, że ktoś i że jest jakaś hierarchia i ktoś lepiej wie niż ty. Ja jakby tego nigdy nie mogłem zaakceptować do końca. To ja tutaj poruszę dwa aspekty. Najpierw odnośnie definicji, bo jakby to, że ktoś mi pomaga lub daje mi rady, to ja bym raczej proponował termin nauczyciel lub pomocnik, ponieważ no, przynajmniej w tym ujęciu tradycyjnym zakri to znaczy trans, więc jakby szamanem jest ten, który wchodzi w trans. Jeżeli ja ci dam radę lub pomogę, no to ja ci dam radę lub pomogę, ale to nie jest typowe, to nie jest coś, co cechuje szamanizm. Nie? Ale ty mi powiesz, że uzyskałeś to drogą nadnaturalną i twoja rada ma charakter lepszy od innych rad. Daj mi dojść do tego momentu, bo ja na razie mówię o definicji odnośnie tego, że ja bym raczej powiedział, że te osoby, które my spotykamy, tak, podczas życia, to nie są szamani, tylko ja bym nazwał nauczycielem lub pomocnikiem. Natomiast to, co ty teraz mówisz, w darmie jest cały szereg nauk, które mówią, jak rozpoznać nauczyciela, jak rozpoznać autorytet. Bo jeżeli przyjmujemy autorytet, oczywiście my musimy mu zawierzyć, ale teraz pytanie, czy my to robimy z głową, tak? Mówi się, że zanim przyjmiesz nauczyciela, należy obserwować go 3 lata, co najmniej 3 lata, nie? Jeżeli masz kogoś, to uważasz, że on jest mądry, zobacz, jak on żyje. Zobacz, czy on jest szczęśliwy, zobacz, czy on jest życzliwy, nie? Pójdź z nim pomieszkać, czasami są takie, nie? Jeden właśnie mnich terawadyjski mówił, że
Wy możecie do mnie przyjść na pustelnię, zobaczyć, jak ja mieszkam. Nie? Ludzie często lubią przyjmować autorytety i budować w głowie. O, bo on jest taki fajny i wtedy często, jeżeli coś nie gra, to jeszcze to spychamy, samych siebie oszukujemy. Natomiast tutaj faktycznie, masz rację, jest pewne zawierzenie, ale no, ja mam pewne narzędzia intelektualne. Oczywiście wiadomo, mogę się pomylić, ale no, mam pewne narzędzia, żeby obserwować, kim jest ten człowiek, jak on się odnosi do innych, jak wygląda jego życie, nie? Jak on się zachowuje. To jest bardzo ważna kwestia. No i znowu, jeżeli się pomylimy, bo nie jesteśmy wszechwiedzący, jeżeli widzę, że ta osoba, którą nazywałem mistrzem, czy tam jakimś guru, widzę, że on popełni coś niewłaściwego, no to ja rezygnuję z nauki u niego, bo to nie jest ta osoba, za którą on się podawał na przykład. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ja chciałem Pawła spytać, jak to w judaizmie jest z hierarchią i w ogóle, czy można odrzucić autorytety, no bo w chrześcijaństwie jak odrzucisz, to piekło i koniec świata, więc jak to jest u ciebie w sensie w judaizmie? Autorytet Boga, czy... Nie autorytet Boga, ale masz pewnego rodzaju, nie wiem, rabinów, osoby uczone w piśmie, osoby, które są... No tak, rabini, oni są uczeni w piśmie, w prawie żydowskim i tak dalej, ale nie są kapłanami. To jest jedna rzecz. Nawet jak w świątyni jest czytanie Tory, no to nie jest tak, że rabini wszystko czytają. Właściwie to się wzywa. Jakby jest takie wzywanie do czytania Tory, że ktoś inny czyta. Ale pierwszeństwo zawsze w czytaniu Tory ma Kohen, czyli właśnie kapłan. Ale oni dzisiaj nie sprawują funkcji, bo świątyni nie ma. To tylko synagogi, czyli miejsce zebrań. A poszczególni rabini z kolei oni się znają na prawie, więc mogą ci doradzić, więc w ten sposób mogą być autorytetem, ale możesz teoretycznie pójść do innego rabina i tak dalej. Oczywiście trudniej jest w zamkniętych społecznościach, w najbardziej zamkniętych społecznościach, no to po prostu masz tą społeczność i jest ten rabin, a nie inny. A czy świątynia będzie odbudowana? Teoretycznie tak jest. Od starożytności jest przekonanie, że ma być odbudowana, wierzenie biblijne, że ma być odbudowana, ale... A słuchaj, no nie, słuchaj, jak to jest, bo po czym się poznaje, że ten Bóg działa i robi rzeczy, bo kiedyś tam opowiadałeś, na przykład jak w tej pierwszej Rzeczpospolitej byli rozmaici rabini, oni tam zakładali jakieś nurty i tam cały czas były te wątki, które dodawały coś do judaizmu. Czy judaizm jest taki, że masz ten Stary Testament i w ogóle potem się już nic nie działo nadprzyrodzonego? Czy na przykład rzeczy typu przyjście Chrystusa było pewnego rodzaju zjawiskiem, jakimś kontaktem z Bogiem tego narodu wybranego? Jak to się w ogóle działo? Czy Bóg... że tak powiem, dzwoni czy nie dzwoni? No w czasach Jezusa sporo pojawiało się wielu, którzy głosili, że coś zrobią, że są mesjaszami, że na przykład pokonają Rzymian i odbudują świątynię albo coś jeszcze innego, albo cudotwórców i tak dalej. No później też się pojawiali różni, też założyciel hasydyzmu na przykład się nazywał Baal Shem Tov, czyli Pan Dobrego Imienia. I na przykład w administracyjnych dokumentach figurował jako Balsem albo Balsem Doktor, Doktorus. I uważano go za takiego lekarza jakby ludowego. I co ciekawe, przychodzili do niego też chrześcijanie, był, czyli trochę jak znachor. Ale on wierzył, że uzyskuje łaski od Boga takimi kanałami, nie? W Noidu też mamy takie kanały, właśnie z Kabały przyjęte. I pozyskuje jakby te łaski i dzięki temu może coś pomagać ludziom. Czyli był to kontakt z Bogiem na przykład. A są cuda? Jakieś oficjalnie uznawane cuda w judaizmie? No są, tylko że jakby to nie jest tak, że oficjalnie ktoś ci musi przyklepać, a z drugiej strony też nikt ci nie musi uwierzyć. A czy te cuda niektóre się nakładają na te chrześcijańskie? Nie wiem, jakieś takie Medjugorje czy cokolwiek, jakoś to jest współdzielone? Nie, Medjugorje to chrześcijańskie. Nie, chodzi mi o to, czy one są współdzielone jakieś, wiesz, na przykład był cud, który chrześcijanie i, może chciałem powiedzieć Rzymianie, i Żydzi. Myślę, że wielu ortodoksyjnych Żydów o Medjugorje by powiedziało raczej w ten sposób, że Bóg nie robi cudów, tylko żeby coś się pokazać. Tutaj tak był taki wspomniany fajny wątek odnośnie takiego wioskowego nauczyciela. Tutaj właśnie Łukasz tak mówił o tych autorytetach. Myślę, że w kontekście darmicznym właśnie najtrudniejsza sytuacja to jest sytuacja jakiejś odseparowanej wioski,
gdzie powiedzmy twój dziadek jest jednocześnie twoim nauczycielem duchowym. W tym kontekście faktycznie może być trudno jakkolwiek to zmienić, bo prawdopodobnie cała rodzina będzie popierać, że ten dziadek jest takim nauczycielem. Natomiast jeżeli mamy takie jakieś większe zbiorowiska ludzi, czy chociażby różne nawet klasztory, no to czymś takim nie jest niczym dziwnym, jeżeli jakiś mnich pomieszka w jakimś klasztorze i na przykład stwierdza, że nauki tego klasztoru mu nie odpowiadają, idzie do innego, powiedzmy, nie? Więc tutaj odnośnie właśnie mi się wydaje, że jak, znaczy, to ja myślę, jakby, to ja jakby, jest taka najtrudniejsza sytuacja, wiesz? Ja problemu jednak bym upatrywał w tym, co Paweł nazwał tym połączeniem. Ja teraz na przykład wam mówię, że ja mam to połączenie tam z tą górą i teraz moje rady dla was mają od teraz charakter nadnaturalny i są jakby po prostu mają pierwszeństwo przed każdą inną radą, nie? Bo ja wam mówię, że ja tam takie mam połączenie. Tu jest niebezpieczeństwo nadużyć, tak, po prostu. Że to tak nie działa. Jeżeli ty masz połączenie, ale twoje czyny przeczą temu połączeniu, to znaczy, że ty ściemniasz. Czyli weryfikuje się to połączenie tak. Jakby w jaki sposób konkretnie? Poprzez twoje działanie. Czyny i konsekwencje. A, ta, oczywiście, a taki Dalaj Lama, przepraszam. Czyli tak. Musisz być ideałem moralnym, tak? Ja chciałem albo zapytać. Przynajmniej w moich oczach ty musisz być jakby takim. Wiesz o co chodzi. Może no. Ideał to nie jest jakieś dobre słowo, ale jakby musisz wykazywać odpowiednie właściwości. Nie? No bo bardzo łatwo jest wykazać, że ktoś nie stosuje się do nauk, które głosi, bo nikt nie jest idealny. Często te nauki, tak chrześcijańskie, jak i każde inne, to jest pewien ideał i nie ma osoby, która by go wypełniała w 100%. I teraz jakby w jaki sposób... Wydaje mi się, że musisz być w dużej mierze wypełniać ten ideał. Nie? Może nie w 100%, ale raczej twoje czyny muszą świadczyć o twoich właściwościach, czyli że twój umysł wykazuje konkretne właściwości. Nie? Jeżeli ja zauważam, że ty unosisz się gniewem, to znaczy, że nie panujesz nad swoimi emocjami. To jak ty masz mnie tego uczyć na przykład? Nie? Czy był Dalaj Lama jakiś odwołany? Jakiś Dalaj Lama, który robił takie rzeczy, że stwierdzi, że kurczę, nie, gościu, ty nie jesteś oświecony, idź. Raczej nie. I znam osoby, które bezpośrednio spotkały karmapów, spotkały Dalaj Lamów i te osoby mówią właśnie o tych właściwościach, na przykład właściwościach bodhisattwa albo właściwościach Buddy, nie? Że oni spotykając taką osobę nie spotkali człowieka, tylko właśnie spotkali taką istotę wyzwoloną. Nie? Natomiast znam też takich na przykład osoby. Mój znajomy jeden uczy się w Sikhimie i on na przykład swojego nauczyciela traktuje na zasadzie, że nie traktuje nauczyciela swojego jako pełni oświeconego, bo sam widzi wady tego nauczyciela, ale zakłada, że pomimo wad ten nauczyciel jest na tyle użyteczny dla niego, że mu to pasuje. Dobra, słuchajcie, ja proponuję już naprawdę skończyć. Mamy już 3 godziny nagrania, było bardzo ciekawie. Chciałem podziękować tutaj wam za tę rozmowę. A no i cóż, moimi państwa gośćmi był Paweł Chrul, prowadzący klub hebrajski. Może chciałbyś się pożegnać? Shalom. Okej, jeśli w ogóle szukacie lekcji hebrajskiego, to uderzajcie do Pawła, jestem świetny. Jest Dariusz Parzonko. Dariuszu, a... Ja cię chciałem zapytać, czy ty masz zamiar powrócić do Polski i działać jakoś, nie wiem, szkołę jogi otworzyć? Co, jakie są twoje plany? Mam zamiar powrócić i prowadzić zarówno zajęcia z medytacji, jak i z jogi, jak i ceremonie szamańskie, natomiast powrócę we właściwym czasie. Różne sprawy dzieją się tak, że mój wyjazd się przedłuża. Miałem być w Nepalu 2 miesiące, siedzę prawie rok. Więc powrócę, ale we właściwym czasie. Wyczekujcie. Natomiast już teraz mogę was zaprosić tutaj wszystkich na czy mój kanał YouTube, czy właśnie na Facebooka, gdzie dzielę się różnymi właśnie informacjami i takimi bardziej estetycznymi aspektami. A poza tym chciałbym życzyć też wszystkim po prostu dobrego dnia. Dobrze, no i współprowadzący ze mną Łukasz Jankowski, który prowadzi fanpage Życie jak w Paleolicie. Łukaszu.
Tak, no tak jak powiedziałeś, życie jak w paleolicie i prowadząc go dochodzę do wniosku, że dziś życie jest zupełnie inne niż było w paleolicie i tak naprawdę być może nie jesteśmy tylko biologicznymi maszynami i ten paradygmat materialistyczno-naturalistyczny, nie jesteśmy do końca zwierzętami, tylko jednak istnieje coś ponad tym. I jakby zajmując się tą antropogenezą i traktowaniem człowieka jako tak naprawdę zwierzęcia, doszedłem do wniosku, że nie jest to jedyna perspektywa. I warto czasami porozmawiać o kwestiach wyższych, co my tutaj robimy i co mi się bardzo podoba. Tyle. Okej, okay. Wiesz co, tak już zupełnie na sam koniec. Ostatnio jest taki profesor Lewin się nazywa bodajże. On się zajmuje bioelektrycznością i też medycyną regeneracyjną. No, między innymi tym, że w rozmaitych płazach czy aksolotlach, czy na przykład takich robaczkach, one mają właściwości regeneracyjne. I on próbuje zrozumieć, na jakiej podstawie one to robią. I dochodzi do wniosku, że my jesteśmy takim zlepkiem organów czy komórek, które nie są po prostu gdzieś tam zakodowane przez geny, ale też mają pewnego rodzaju inteligencję, powiedzmy w bardzo specyficznym rozumieniu tej inteligencji. I może byśmy też kiedyś poszli w pewnego rodzaju w nagraniach w tego typu wątki, bo to jest też interesujące, poznawcze, takie rzeczy, które w zasadzie zostały odrzucone, nie wiem, jakieś pole morfogenetyczne, jakaś teleologia, czy epigenetyka, ale to już jest... Epigenetyka, to jest to, o czym mówisz. Myślę, że jako biolog tutaj raczej będę takim stanowiskiem naukowym. I ty jesteś biologiem w ogóle też? Ty studiowałeś biologię? No, między innymi. O, tak, zarąbiście, zarąbiście. Dobra, dobra, możemy się też tym kiedyś zająć. Ja dziękuję serdecznie za tą rozmowę, była bardzo ciekawa i Państwu też dziękuję za wysłuchanie. 3 godziny, 4 minuty. No, dziękuję. Cześć. Dzięki. No, wszystkiego dobrego. Pa, pa. Pa, pa.